Ich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam ponownie w grze Avatar Frontiers of Pandora, gdzie kontynuujemy nasze działania, znaczy chciałem powiedzieć w kierunku 100%. No postęp historii 100%, ale klikniemy sobie tutaj, postęp w oczyszczaniu świata 83%, więc dopóki pamiętam jak się gra, zrobimy coś w tym temacie. No i te misje. Myślę, że dwa live'y tak planowaliśmy, no to pozwolą nam to wszystko podomykać. Coś tu gra? Coś tu gra. A właśnie, oczyszczenie świata 83%. Dzień dobry, dzień dobry. No, a nim jednak zaczniemy, to jeszcze takie ogłoszenia familijne. No, Prince of Persia, przyznam, że tak. Kusi mocno, gra mi się bardzo przyjemnie w niego. Ale no gdzieś trzeba wiedzieć, no może niekoniecznie kiedy ze sceny zejść, chyba że książę Persji musi wiedzieć kiedy ze sceny zejść. No i patrząc na to, że zająłby nam pewnie jakieś 12 live'ów, 3 tygodnie tylko z księciem Persji, no to później byśmy wracali dopiero do Awatara, żeby kończyć, a po Awatarze do House Flippera i to by się nam wszystko rozjechało, nie mówiąc już o tym, że może po drodze jeszcze jakaś gra by wskoczyła. A tak mamy sytuację, w której kończymy za chwilę Awatara, skończymy później House Flippera, kto wie, może War Hospital, bo plan jest taki, że na odcinki lecimy z rozdziałem pierwszym. Zakładam, no przyznam tak, statystyki też pokazywały, że z War Hospital nie powinienem robić serii, ale lubię takie excelowskie gierki, więc no chociaż ten jeden rozdział tam sobie polecimy, a kto wie, może drugi, trzeci będzie na live, jeżeli się zrobi nam miejsce na live'ach, chociaż jest kilka pomysłów, co byśmy mogli ograć. Więc jednym słowem, no Prince of Persia, mimo że jeżeli chodzi o początek tego roku, jeżeli chodzi o rok 2024, to do tej pory jest najlepsza gra, która wyszła w tym roku. No to mimo wszystko sobie odpuścimy serię. Jakoś trzeba to tak pogodzić, nie? To już lepiej ten czas poświęcić na kolejne części Stalkera. No ale jak ogrywać kolejne części Stalkera, jak nie ten. Nie skończyliśmy jeszcze pierwszej. Ale co do Stalkera i Medievala, plan jest na jutro, chociaż teraz jak ustawiałem live'a, przypomniałem sobie, że jutro jeszcze muszę jechać do rodziców. Ale jakoś to postaram się pogodzić. Nie? Wstępnie jest plan taki, że i Stalker i Medieval jutro wskoczy. Jak skończysz z pozycjonowaniem, to live'ów będzie więcej? Nie, raczej live'ów nie, ale chciałbym odcinki robić tak, żeby już standardem stały się te dwa dziennie. No i przede wszystkim więcej energii będzie na filmach i więcej ogólnie Korleja, córkę w social mediach. Taki jest plan trochę. Bardziej się aktywować jakieś Instagramy, TikToki. I tak z różnych stron też ugryźć temat, bo czasy mamy niepewne. A, co ja to patrzę, eksploracja. Tutaj są misje, które nas interesują. Tylko, że wydaje mi się, mieliśmy jakąś wieżę niedaleko. Czasy są takie, że warto funkcjonować w różnych miejscach, jeżeli na poważnie myśli się o YouTubie. Czy ogólnie o takim działaniu w internecie. Więc pewnie tak to będę kombinował, żeby rozwiązać. Więc niekoniecznie więcej filmów, może od czasu do czasu, nie wiem jeszcze z live'ami jak to będzie wyglądało. No ale też chciałbym trochę więcej życia w życiu wprowadzić, czy może jakiś wyjazd, może jakiś dłuższy spacer, może znowu wrócić sobie do biegania i rowerów, bo już dawno nie było na to czasu. Więc filmów nie chciałbym, bo też mam takie obawy, że jakbym dorzucił nagle więcej filmów, załóżmy, nie robię nic innego. Przekładam ten czas, który udało się zwolnić, rezygnując z pracy na YouTube'a i jest nagle, wchodzimy w taki motyw 4-5 filmów dziennie, to wydaje mi się, że to byłby też przesyt dla osób oglądających. No, 21 razy w życiu, tak? A my imię? Kacper, o! Tak dawno nie słyszałem, tak dawno nie używałem, że szczerze to łatwo zapomnieć. No, w sumie to chyba tylko w urzędzie do mnie po imieniu mówią. Tak próbuję skojarzyć, czy są jakieś jeszcze sytuacje, w których gdzieś ktoś... A nie, to jest chyba ten grzyb. Te grzyby były beznadziejne. Piekło pąków? No, te grzyby były bez sensu, żeby to zbierać. Bo one chyba tylko jedzenie dawały, czy jakieś tak? Sprawdzaj statystyki, ile filmów zrobiłeś w zeszłym roku. W sumie nie sprawdzam. Przyszło dzisiaj jakieś podsumowanie, ale to chyba miesiąca.
Rocznego nie sprawdzałem, próbuję skojarzyć, ale... Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczę, tylko tak. Rozwiążmy te problemy, trochę walki na start. Trzeba sobie przypomnieć, jak to się grało, bo... Trochę nas nie było, książę nas to... Gdzieś tam ściągnął na... Dobra, leci, jest zabita, no. Ściągnął nas na jakieś to złe drogi. No nie, odwrócił się. Tak dobrze nam to się strzelało. No dobra, niech nas widzą. Załatwimy chyba. A tu jest jeszcze jeden. Gorzej, że tego, co chyba nie ubiłem, to jest ten od... odwalenia tymi granatami. Nie, to chyba nie jest ten. Trzeba tych ludzi powybijać. Może karabin? No fuck, ja nie mówię. Tylko piszę. Ale to ja traktuję, ja co tam mam ten, w głowie przerabiam tekst na słowo mówione, nie? Więc... Tak powiedziane. Dalej te karabiny się nie zmieniły. Zresztą nie wiem, czego oczekuję, patrząc na to, że w sumie żadnej aktualizacji nie było. O, nie ma leczenia, ale... O kurczę, to wskoczyłem tam na grubo. Co my mamy z jedzenia fajnego? To powinno większe obrażenia im zadawać, dobra. Dopiero teraz zauważyłem, że my nie mamy punktów leczących. To nie jest wybuchowe. Jeszcze amunicji nie wziąłem. To jest fajne podejście, że z RPG-iem leci... Nie, gdzie jest to z RPG-iem? Chyba cała ekipa. Witamy, dzień dobry, dzień dobry. Klienci Percorle. Ja mam jednego klienta już tak, w sumie dwóch, ale... To kontakt to jest taki typowo mailowy, no to maile to wiadomo, że no to już po imieniu. Tak zastanawiam się przez telefon na żywo. Nie no, to jest na tyle luźny kontakt, że nie podchodzi się, że o, siema imię, tylko siema, cześć. No. Tak próbuję dojść do tego, kiedy ktoś ostatni raz się zwrócił do mnie. Jako Kasper, to chyba urzędowo tak bardziej. Ja zawsze mam tak, przynajmniej jak firmę prowadzi, może to nie jest najlepsze podejście, ale starałem się wprowadzić w miarę tak kontakt. Może to jest mało profesjonalne, ale za to czułem się z tym lepiej i mam wrażenie, że klienci, z którymi ostatecznie gdzieś tam dłużej współpracowałem, też się czuli lepiej. Raczej taką luźną formę, nie? Bez takich sztywnych zasad, reguł, tak nieraz. Gdzieś do niektórych firm piszę, tak gdzieś to z architektką na przykład rozmawiałem czy coś, to wysadźmy to, zaraz zobaczę tego maila, ale tam są takie stałe formy powitań, takie dzień dobry panie Kacprze, nie? I to tak samo, ja mam wrażenie, że to tak wywodzi się trochę z jakichś szkoleń PR-owych czy jakoś tak, bo 90% PR-owców, czy tych firm PR-owych, z którymi mam kontakt, to jest zawsze dzień dobry, panie Kacprze. Nie ma samego dzień dobry, hej, cześć. Tylko jest dzień dobry, panie Kacprze. Ewentualnie jest cześć Kacper. Nie? To faktycznie tam po imieniu, ale właśnie najgorsze jest to, że zakładam, że te maile pisze się w ten sposób, żeby skrócić dystans, ale one jak dla mnie budują dystans, taką barierę jak gdyby tworzą, nie? Że... No nie dość, że zwracają się po imieniu, z którego normalnie nie korzystam, tylko w takich powiedzmy o oficjalnych kontaktach urzędowych, no to już to trochę mi tę barierę tworzy. No to drugie co, że... No nie wiem, to tak trochę sztucznie brzmi dla mnie, ale może źle do tego podchodzę. Piękne zacne. No, nie mówię, że złe, nigdy nie miałem tak, żeby mi się nie podobało, tylko nie jestem przyzwyczajony do imion. Całe życie na przezwiskach, nikach, no, się operowało i tak to wygląda. Full access do Core Creepera w lato. No Staszek jest mocno podjarany, więc myślę, że namówi do tego, żeby rozegrać pełną serię. Tak samo trochę jak z The Forest, chociaż Core Creeper akurat kusi, żeby tam sobie rozegrać to, zobaczyć jak wygląda, no bo tam będzie dużo nowości. Zastanawia mnie za to The Forest, bo mam pewne obawy. Z jednej strony mega kusi The Forest. Chcesz zobaczyć, czy lubisz owoce? Zobacz. Lubisz owoce?
O, lubi chyba owoce. Chude mięso. Tak, lubi owoce. No to dobrze wiedzieć. Czyli ryby i owoce. No. Więc się zastanawiam, Sons of the Forest, czy ta gra tak mocno się zmieniła. Boję się, że przyjdzie ogrywać te same elementy, te same jaskinie, tą samą część fabuły. Ale liczę, że jednak mimo wszystko wprowadzili na tyle dużo zmian, że niekoniecznie to będzie tak źle wyglądało. Stalker jutro. Mam taki priorytet na Stalkera. Jeżeli się uda, to jeszcze Medieval jest w planach, ale zobaczymy, co wyjdzie z tego. A, nie poznasz, nawet jaskinie i ich zawartości się zmieniły. No to bardzo dobrze, bo tego się bałem. Tego się bałem, że no będzie na zasadzie, że tam 30% gry się zmieniło. Załóżmy, dodali parę struktur, jakąś może nową broń, nowy pancerz, coś tam do podróżowania, wiem, że chyba miało dojść. A ostatecznie całość będzie wyglądała podobnie, ale jeżeli jednak się zmienia, no to spoko. To chętnie powrócę. Przyznaję, że od 20 lat lubię używać imienia rozmówcy, nie jego przezwiska. Próbuję tak skojarzyć po znajomych, tylko że no ja ze znajomymi to my się trzymamy praktycznie od gimnazjum. I ciężko by było się chyba przestawić nagle imię. To niektórzy się łapią nawet na tym, że kurczę, jak ty na imię miałeś, nie? Mimo że jesteśmy tak blisko, znamy się tyle lat i tak dalej, ale tak rzadko się używało imion, że ciężko zapamiętać. Czy tak sobie od ręki przypomnieć, gdzie jest ta baza terenowa? Tu coś jakby się świeci. Trzy suby. Wydaje mi się, no bym musiał Twitch regulamin zmienić, ale wydaje mi się, że może być ciężko. Ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. No to póki co nie po drodze nam z partnerem na Twitchu. Chyba że coś innego się jeszcze wydarzy w innych portalach. Zobaczymy, ale no w najbliższym czasie, no niestety. Za to wsparcie na YouTubie zostało nieco rozszerzone, ale to też o tym kiedyś, tylko że to już wtedy nie ma Prime, nie? Chyba tak nie działa. No. Ale o tym też niebawem post napiszę, bo muszę kilka myśli zebrać do kupy. Jest 84%. No to ładnie. Niewiele nam brakowało. Dziękuję. Części zamienne są. Ile my mamy tych części? Tylko żeby jeszcze to wydać na coś sensownego. Zaraz zamienimy słowo. Kiedyś cię zapytałem, czy wolisz Kacper, czy Karol, i powiedziałeś, że bez różnicy. Coś się zmieniło? Bo do urzędniczki mi daleko. Nie, znaczy bez różnicy. Ja lubię swoje imię i jakby w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Tylko kwestia, że nie jestem przyzwyczajony. Jak ktoś tak kacpruje, ale nie ma problemu. Czy jedna, czy druga opcja. Wszystkie mi odpowiadają. Dobra, to tu zwal. No i ty daj nam misję, może, jak The już Na'vi jesteś. are telling us to be extra careful because they've spotted an unusual number of feral animals. Any chance you could check it out? I don't think that design's gonna hold up in the field, but that's just me. Pokaż, a te odcięte więzi to jest zwykłe zadanie. Bardzo dobrze. Natknąłem się na dziwne zwierzę pozbawione kuru. Muszę polować na te dzicze zwierzęta. To po raz kolejny coś podobnego. Zastanawiam się, bo to niby są zadania poboczne, ale mam wrażenie, że te zadania z labu na te zdziczałe zwierzęta to jest taki trochę zapychacz, nie? Że cały czas trochę to samo. Gdzie ty tam te zwierzęta bez kuru masz? Jeden pełny live w końcu zobaczę na żywo. O, dzień dobry, dzień dobry. I to z Awatara. Taki War Hospital jakby wskoczył, to by było może coś na live'a. Ale no tak, dzisiaj jak nagrywałem ten drugi odcinek, mimo że tam było strasznie dużo lam na początku i dopiero później ogarnąłem co i jak. Co nas tu? Co jest? Ała! Po żyletkach biegam? Nie, klocki Lego ktoś rozrzucił, tak. Co jest z tą trawą? Krwawy jeżak. Grupa niewielkich grzybów, które ranią każde stworzenie, które ich dotyka. Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, mamy to. War Hospital na live, to może by było coś. Zastanawiam się w sumie, jakby to było przyjęte. Żywica drzewa, najlepsza jakość noc. Nie wiem, czy to jeszcze noc jest.
Jest już ciemno, nie? Na pewno. Dobra, a tu ile to miało? 38 tego. A, tu jest złoto, nie? No to bierzemy taką grzybicę. Ała, znowu klocki. Dajesz. Oby jeszcze była noc, to już w ogóle będzie pięknie. No jest noc, idealnie. Spóźniłem się. Dzień dobry. Są gorsze rzeczy, jeżeli chodzi o spóźnienia. No to, znaczy w temacie. A, zresztą. Nieistotne. W każdym razie, dla nas do tej alfy co było potrzebne? Mistrzyni łucznictwa. A, ten energetyzujący łuk. Tak, będziemy w jakiejś bazie, trzeba zobaczyć, co jest potrzebne na ten łuk, bo może warto by było go stworzyć, jeżeli... O, siarkowy strąg. Dajesz. Jo, ile, ale ich obrodziło tu w tym miejscu. No i to mi się podoba. Tak może być, to my musimy się bardziej tym drzewom przyjrzeć, bo może jest więcej takich czwóreczek. No właśnie widzę, że po cztery tu montują, no. A ja się gdzieś tam męczyłem po 1-2. A tu zaczynają jakoś sensownie to je rozdawać. Już wiedzą, że koniec gry. Tak jakoś wyszło. Oglądałem odcinek z Medievala i zastanawiałem się, co studiowałeś, że uczyłeś się o wibracjach robaków, nie? Studiowałem mechatronikę i tam mieliśmy zajęcia, a to przez Unię zafundowane, ale kurczę, to długa historia z tą Unią zresztą. Kiedyś już opowiadałem o tych dodatkowych zajęciach, jak się wkopałem, bo miało być stypendium, a uczelnia zamiast pieniędzy na stypendium przeznaczyła na dodatkowe godziny zajęć, nie? Więc wyszło tak, że jak wszyscy tam mieli, powiedzmy, nie, 44 godziny tygodniowo, czy jak to tam jest liczone na studiach, no to my mieliśmy te plus 8 godzin w stosunku do innych kierunków, co stanowi, ile, 20% czasu więcej, więc jak znajomi mieli wolne piątki, to my w piątki mieliśmy te zajęcia wykupione za pieniądze ze stypendium, które myśleliśmy, że trafią do naszej kieszeni. No cóż, chcieliśmy wyrolować, no teoretycznie to miało być, więc jak nieraz mówią, że jest kierunek jakiś, na którym dostaje się stypendium, no to warto się zorientować, czy to jest stypendium, które dostaje się na konto, czy to czasem nie jest stypendium, które będzie przeznaczone na dodatkowe zajęcia, więc się spędzi więcej czasu na uczelni, a co najgorsze, to te zajęcia są obowiązkowe, bo no są jakby fundowane przez Unię, więc trzeba się z nich rozliczyć. To jeszcze było najgorsze, że tam były wykłady, na które trzeba było chodzić, bo tak jak zwykłe wykłady, człowiek nie pójdzie. Niektórzy to nawet w ogóle mają taką taktykę, że chodzą tylko na ćwiczenia i laboratoria. Wykłady olewają, a tu jakby się nie poszło, to oj. Przerąbane. Ale studiowałem mechatronikę. No i jeden z zajęć właśnie takich powiedzmy unijnych dotacji były źródła odnawialne, czy jakoś tak. Właśnie o tych tam wiatrakach, panelach, w ogóle tam... No, temat paneli to też dość mocno przerabialiśmy. Różne wersje tam, mieliśmy ćwiczenia z tego i tak dalej. Więc stąd trochę się to wzięło. No i pamiętam, będąc przy tych wiatrakach, pamiętam właśnie, jak ktoś opowiadał, że wpływa to i na robaki w ziemi, że te wibracje jakoś tam wyjaławiają, tak jakoś to tłumaczył, ale to też inne technologie wtedy były, bo to był 2008-2009 rok, to przypuszczam, że to wszystko trochę ruszyło do przodu. Wiem, że jakiś tam był problem z nietoperzami, z ptakami, no to tak ogólnie, że jeżeli chodzi o środowisko, to trochę taka problematyczna okolica tych wiatraków, ale nie wiem jak to, bo wiem, że to znowu gorący temat się robi, więc nie wiem jak to teraz wygląda, jak to mówią, technika idzie do przodu, a 16 lat, no to jest naprawdę dużo w tym temacie. Krótki łuk jest fajny? Kurczę, to zobaczę, może na polowanie na te zwierzaczki, bo w sumie, znaczy ten karabin, no cieszy mnie to, że jest taki dobry, nie? Ale jednocześnie strzelanie z niego nie jest dobre, no może ten krótki łuk. Nie pamiętam, czemu z ciężkiego łuku zrezygnowałem, właśnie, a ciężki, znaczy nie z ciężkiego, jak się z tego strzelało? Pokażcie, dlaczego ja nie lubiłem się z tym łukiem? To jest ciężki, a to jest krótki. A, moment. Z ciężkim.
Coś nie tak to ustawiłem. Czyli ciężki jest spoko. A ja nie lubiłem się z długim łukiem. O, dlaczego nie lubiłem długiego łuku? Co było z nim nie tak? A, dobra, już pamiętam. To takie szybkie opadanie. Okej. Okay. I tam straszne to takie niepraktyczne było, bo krótki chyba tak fajnie dziabał. O właśnie. Opada może tak samo, ale strzela szybciej. Czy samo lajkowanie na YouTubie pomaga? A przy okazji witam imiennika, bo tu przy pierwszej wiadomości nie powitałem. A to pierwsza wiadomość na czacie, no to jest zawsze tak święto. No. Krzest. Ja w sumie na studiach miałem edukację ekologiczną, gdzie oglądałem film o segregacji śmieci w Danii. Studiowałem resocjalizację. Może jest to element resocjalizacji? No. A i nie, myślałem, że będzie ich powalał na raz. Ale faktycznie jak się rozpędzi z tym strzelaniem, to coś jeszcze z tego jest. Czemu sobie nie oznaczysz wrogów? Ej, dziewczyno, no kurczę, jak my mamy za takimi tutaj... O, tam jest coś większego, bo już chciałem mówić, że jak my mamy tak biegać za takimi maluchami, to lepiej nic nie robić, no. A tu Thanatosy, no, pojawiły się w okolicy. Chodź. No i to nam przynajmniej nabija wynik. A na te maluchy to chyba z granatnikiem najlepiej by było iść, albo w ogóle z granatami. Ale to front flip. Na ludzi krótki, on działa na długie dystanse też. A, chyba że w ten sposób. Mi wykłady nie były po drodze na studiach, więc nie zazdroszczę. No właśnie, tak to działało. Najbardziej bolał nas piątek. Bo nie dość, że mieliśmy te zajęcia dodatkowe w piątek, a tak byśmy mieli piątek wolny, to jest pierwsze co, to drugie co, te zajęcia w piątek ostatnie zajęcia zaczynały się o godzinie 21.40, więc skończyliśmy je o 23.10, bo przez to, że były dofinansowane z Unii, to nie mogły być skrócone też. Musiał być pełen wymiar godzin i obecność obowiązkowa, czyli mieliśmy, akurat to były ćwiczenia, ale mieliśmy ćwiczenia... Piątek o 21.40, zaczynające się trwające do 23.10. Z wizją, że normalne zajęcia, nie unijne, niedofinansowane, kończyliśmy już w czwartek o 16.00. Więc tak naprawdę, gdyby nie te jedne dodatkowe zajęcia, to od czwartku, od godziny 16.00 już by zaczynał się weekend w tamtym semestrze. No. Boli do dzisiaj, mimo że już tyle czasu minęło. Ale no, tak się kończy zachłanność. Kolega policzył, że warto. Będzie tysiaczek co miesiąc, a w tamtych czasach 1000 co miesiąc? O, Cthulhu. Nie Cthulhu, te. Jak się to tam nazywało? No. 1000 co miesiąc miał wpadać. 1000 co miesiąc obiecali, nie? Na głowę. No to dla studenta w tamtych czasach 1000 co miesiąc na głowę? Ja. Yeah. Teraz nawet by było sympatycznie, wyszedł tysiaczka na miesiąc. No, co jest? Czemu przysłali tego tu łobuza? Koniec, koniec, już mamy wystarczającą liczbę upolowanych was. Coś jeszcze to się kręci, nie? No i dzwoń do tej badaczki, kurczę, bo... So many dead ferals. So many. Had to be done. Co ty grasz w takie gry? Co? O, ale dwa punkty umiejętności to spoko akurat. To dobrze czy niedobrze? Jak patrzeć? O, jest studia, to już dawno i nieprawda. 12 lat temu zakończone. No, tak to jakoś wyszło. A czy tu mamy alfę moc? Wykonaj likwidację w locie, odnawia 100% wytrzymałości ekrana. A tu jaka jest alfa? Gdy twoja broń jest schowana, dzikie zwierzęta nie uznają cię za wroga. Słabo. Trafiając do dowolnego wroga z łuku lub miotacza oszczepów, masz szansę tymczasowo zderzyć. To też takie słabe dość. Ile tu zupek chińskich było za tysiaka? No? No? Tak mówiłem. Gdzieś tam poprawiłem się ostatnio. Miałem 100 na tydzień na życie. To wtedy spokojnie wystarczyło, żeby sobie jeszcze na wakacje odłożyć. To teraz mnie zastanawia, czy tak właśnie jak ktoś studiuje,
stówka na tydzień, tak pomijając, że już opłacone mieszkanie, jakaś wałuwa z domu zwieziona na przynajmniej 2-3 dni. A to się dźwigało ciężary nie wiadomo po co. No i... czy za stówkę dałoby radę jeszcze gdzieś sobie jakiś klub zaliczyć, wyjście na miasto, coś sobie kupić czasem. Czy na kraju... Nie, no musiałem podjąć streamerską decyzję. I jednak Prince of Persia sobie odpuścimy, mimo że kusi mega, bo grało mi się naprawdę bardzo przyjemnie i chętnie bym pograł dalej, ale no jest tyle gier, że nie da się tego wszystkiego pogodzić, a warto by było dokończyć to, co już jest bliskie końca, jak chociażby Avatar, no bo Avatar, no to zostało na 2 live'y i mamy finał. Co ty robisz? Nic nie robię. Okej, idziemy dalej. No, ale to z Prince of Persia tak zapowiadaliśmy, no nie było w planach serii, po prostu podtrzymałem tę decyzję. Jeszcze tak się zastanawiałem po naszym ostatnim live'ie, gdzie jest ta roślinka? Coś tu gra. Jeszcze po tym naszym ostatnim live'ie tam rzuciłem, czy na koniec live'a, że może w komentarzach kto jak co widzi, ale to w komentarzach były bardziej odpowiedzi, żeby porzucić, no więc... Co nie zdarza się często, zazwyczaj jak się zapytam o komentarz, co robimy z serią, to jest tak, że no, nagrywamy, a tutaj nie, lepiej Wiedźmin, no. Coś. Let's go, Temek. Ludzi krótkim łukiem, czasem waliliśmy w ludzi krótkim łukiem i faktycznie bierze ich naraz. Temek, widzisz gdzieś tę roślinę? Co? A tu jest. Ja. No co, to też punkty doświadczenia chyba były. Ej, no, dziewczyno, dotknij. 3 lata temu 100 starczyło na tydzień na spokojnie. O! No tak, ale... Teraz już chyba tak miło nie jest, no. No wtem to, bo ja byłem co, 2007-2012 na studiach, no to wtedy 100. No to mówię, spokojnie wystarczyło na życie. Tam jest to drzewo. Spokojnie wystarczyło na życie, a także na to, żeby sobie coś tam zachomikować na wakacje i w wakacje gdzieś nawet 2 razy wyjechać na tydzień, nie? Z jakimś tam... tańszym noclegiem. To wtedy w ogóle to był fajny czas. W sumie... jak sobie przypominam te wszystkie miejsca, gdzie ze znajomymi jechaliśmy, te wolne pokoje w Międzyzdrojach. I pozdrawiam pana Jerzyka. Nie wiem, czy jeszcze w czasie wakacji jeździ na takim... ten nawet nie był Melex, tylko miał taki... wózek elektryczny, czy taki skuterek elektryczny? Nie, to chyba był taki wózek. Taki trochę jak jeżdżą w Ameryce na zakupy, nie? Pan Jerzyk. Chyba Jerzy miał na imię. Ale kazał mówić do siebie Jerzyk, nie? I jeździł i załatwiał nam co roku wolne pokoje gdzieś w okolicy. Znał wszystkich. Ale mieliśmy... no miejscówki pan Jerzyk załatwiał takie... nie wiem, czy bym znalazł na mapie Międzyzdroj. Aha, a wyżej? O, leci, dobra. Trzeba się nauczyć tylko z tego korzystać. Nie wiem, czy bym znalazł na mapie, ale mieliśmy, do dzisiaj wspominamy, taką miejscówkę. W sumie i jedna, i druga miejscówka, co nam pan Jerzyk załatwił, to była trochę taka patologia. Bo jedna była taka, że toaleta była na schodach, w sensie jakby to wytłumaczyć, idzie się schodami na dół, z piętra schodzi się niżej. I w połowie była taka dziura wycięta. I wchodziło się do toalety, tylko problem polegał na tym, że z racji, że to była dziura wycięta na schodach, no to ta żaluzja, bo tam nie było drzwi, bo drzwi nie dałoby rady tam wstawić, więc żeby się zamknąć w tej toalecie, to się opuszczało taką żaluzję. No i wszystko by było spoko, gdyby nie to, że jak są schody, no to ta żaluzja schodziła do tego wyższego schodka, więc jak ktoś wchodził od dołu, to widział przez tę dziurę, która tworzyła tam między tym dolnym schodkiem a żaluzją, widział, jak ktoś siedzi na toalecie i załatwia pewne sprawy. Więc no pewnie na romantyczną wycieczkę tam bym nikogo nie zabierał, ale z kumplami to były niezłe jaja. Dobrze, że to były czasy jeszcze, gdzie smartfony specjalnie wyraźnych zdjęć nie robiły, bo czuję, że do dzisiaj by krążyły jakieś takie fotki, o których lepiej byłoby zapomnieć. ale nie wiem, czy to do tej pory funkcjonuje. No, i to był jeden rok, a innego roku jak byliśmy, to mieliśmy po sąsiedzku taką trochę... nie dość, że mieszkaliśmy w pokoju... ile mógł mieć metrów?
8. Tam w sumie było jedno łóżko podwójne, takie szerokie, powiedzmy małżeńskie. I tyle, i trochę miejsca wokół. To pamiętam, że. Ale duże było to łóżko. To pamiętam, że w pięciu chłopa spaliśmy na łóżku jednym, a jeden kumpel, co się nie mieścił, i on w sumie tak trochę też nie miał kasy na wyjazd, więc jakby mu. Dorzuciliśmy się, to spał na karimacie, na podłodze obok tego łóżka. No, więc spaliśmy w sześciu, w takim pokoju, nie wiem, no z 8 metrów było. Też było fajnie. Gdyby nie to, że obok nas spały takie dwie parki, pewnie w podobnym pokoju, bo tam nie lepiej to wyglądało. I to była taka masakra, że ci ludzie, jak rozmawialiśmy z nimi z rana, wydawali się całkiem normalni, całkiem fajni. A wieczorem nie wiem, czy się napili, czy coś się działo, ale tam się zaczęły jakieś kłótnie, jakieś walki. Tam zaraz wybili szybę do pokoju, bo to jeszcze takie czasy, gdzie te pokoje były oddzielone takimi, jak za PRL-ów, takimi drzwiczkami z szybą, a nie, że jakieś normalne drzwi, że można sobie na klucz zamknąć i trzymać wszystko bezpiecznie. No, tylko to były takie drzwiczki jak w PRL-u. No i tak sobie siedzimy wieczorem, mamy wyjść na Dechy Podmoru, to się chyba klub nazywał. Zaraz słyszymy, że szyba wyleciała, tam jakaś kłótnia, jedna dziewczyna krzyczy, druga krzyczy, ci faceci zaczęli się lać po twarzach. My nie wiemy, co tu robić, bo co? Gadało się z nimi fajnie jeszcze kilka godzin temu, a teraz tutaj krew się leje, szkło się stukło i zastanawia mnie. Nawet nie wiem, o co tam poszło, bo ogólnie skończyło się tak, że jak zrobili tam burdel w tym pokoju, bo oni to tam strasznie to wszystko rozwalili, to skończyło się tak, że uciekli z tamtego miejsca i tyle, co my ich widzieliśmy. Nie wiem, czy ich właściciel, to chyba nawet do Jerzyka należało ten pokój. Nie wiem, czy ich właściciel gdzieś ścigał, czy miał ich dane, czy nie, no ale skończyło się tak, że ta cała rozruba była około 21:00. Oni gdzieś tam się pobili, spakowali, uciekli i tyle, co ich widzieli, więc nawet nie wiemy, co się dokładnie z nimi działo. No i takie przygody. Nie kupuj Dysona, moment. Moment, aj, to są miny? Nie. To gorzej, że nas chyba zauważyli. Nie kupuj Dysona. Kupiłam najnowszy, Gen 5. Najlepsza szczotka przestaje działać na dywanie. Wymieniona była szczotka, potencjał odkurzacz i to samo. A Dream za 700 działa jak zawadowiec. No, to będę w sumie sam tymi tematami, to przypuszczam, że na jesień najszybciej będę się interesował, a znając życie, to może i później, bo będą cały czas inne wydatki, nie? Tak działa. Odkurzacz nie jest chyba towarem pierwszej potrzeby. Po przeprowadzce, znaczy jakiś warto mieć, nie? Ale to no, mam taki jeszcze. Nawet nie wiem, czy spełnia normy unijne. Jest ze mną od studiów, no, to w 2007 kupione. Łe, myślałem, że rozwali od razu. Dobra, rozwalił od razu, tylko już reszta wie o nas. W 2007 kupione, więc nawet nie wiem, czy nie jest za mocne jak na dzisiejsze standardy, czy wymogi unijne. A, topa zabij, dobra, może bez alarmu? Tym razem? Dajcie nam bez alarmu. No chyba wydaje mi się, że no właśnie, ktoś jeszcze biegał. A co z tymi kumplami w toalecie? Nie no, to co się w toalecie robi, no. Tam nic się nie działo dziwnego, tylko że szczególnie mamy jednego takiego kumpla, który uwielbia robić ludziom, znaczy nam, może nie obcym ludziom, ale nam, w sumie sobie też, zdjęcia w toalecie, nie? Jak tam za potrzebą siedzi albo siedzą ktoś, nie? To. Więc on by tam był jak w raju, jakby wtedy z nami jeździł na wakacje, nie? Jak to jest ten, że. No właśnie, trzeba je wyłączać w jakiś taki dziwny sposób. Działko temekowe. Nie, i tak nie będziemy tam lecieć. Jak tam ten War Hospital? Myślę, czy nie kupić, ale coś czuję, że Prince of Persia mnie bardziej wciągnie. Zależy, czego się oczekuje. Wydaje mi się, że Prince of Persia rzeczywiście ma potencjał, żeby dalej wciągnąć, bo po drugim odcinku War Hospital widzę. Znaczy, to nie jest może problem z perspektywy, szczególnie tak mojej, no, tak gracza, ale. Taki problem dla wielu osób może być tak, że ta gra to jest taki jeden wielki Excel tak naprawdę i myślałem, że może będzie więcej akcji na mapie,
a tam raczej akcja skupia się na odpowiednim zarządzaniu tabelkami i przesuwaniu ludzi między poszczególnymi działami i tak dalej. I to jest fajne, ale pierwsze, czego się obawiam, że może być dość szybko wtórne. Drugie, że no to jest taka zabawa w Excela, no, że nie ma akcji. Czy nie wymaga to jakiegoś skilla, a bardziej myślenia cały czas. O, tu było wejście. Proszę. Powodzenia na patrolu. Myślałem, że ktoś coś nas tu widział. A znowu Książę Persji, no to jest taką grą mocno skillową, że trzeba się rozwijać, trzeba tam ćwiczyć. No, podoba mi się. Ogólnie Prince of Persia mocno mi się wkręciło. Żałuję, że interesuje to, jeżeli chodzi do oglądania, to praktycznie hashtag nikogo, tak? A jednak zawsze to, co mówiłem, no... Na kanale z tymi seriami to jest tak, że nie nagrywam ich tylko dla siebie, a gdzieś to jest poszukiwanie takiego złotego, nawet nie środka, nie wiem jak to nazwać dokładnie, złotego rozwiązania, gdzie gra zarówno mi się wkręca, ale też jest chętnie oglądana, no. Grałem na PGA, potem w demo, a do tego dodatek Nostalgia, bo grałem we wszystkie części, nawet pierwowzór. Czy jednak wracam do Wiedźmina? No myślę, że całkiem niebawem, bo... Dzisiaj też mówiłem na odcinku, w sumie na początku live'a, że z War Hospital rozegramy sobie na odcinkach pierwszy rozdział. Ja przypuszczam, że ten rozdział będzie miał 6-8 godzin, no bo ile może trwać jeden rozdział w grze? No są 3 rozdziały, więc obstawiam, że to nie będzie jakoś wybitnie długa seria. Zobaczymy, może drugi, trzeci rozdział by poszedł na live, jakby już się zrobiła nam luka na live'ach, jeżeli w ogóle jest szansa kiedykolwiek, że się zrobi luka na live'ach. Ale może sobie... O, człowiek nas widzi. No, szczęście. No, takie trochę mam podejście, a praktycznie... Co tam będziemy mieli? No, za chwilę ze Stachem Shrouded. Stalkera myślę, że w miarę sprawnie skończymy 2 tygodnie i już będzie po Stalkerze. No i przyjdzie nam kończyć wszystkie niedokończone sprawy tak na spokojnie. Tak jest plan przynajmniej, bo... No chyba, że nagle wyskoczą z czymś, bo to mamy ten Xbox Direct 18, no to chyba, że wyskoczą z jakąś premierą na Xbox Direct, jakąś taką wyjątkową, no bo... Co tu leży w ogóle? Podnieś? Granat ogłuszający, no bo to tak jak w zeszłym roku było, chociaż akurat ta gra właśnie ma trochę taki vibe jak z zeszłego roku. I jak wyszło Hi-Fi Rush, nie? To też było tak, nie wiem czy to na Direkcie było, czy jak? O, idziecie sprawdzić? W każdym razie na imprezie Xboxowej była taka sytuacja, że nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczył na Hi-Fi Rush. No i teoretycznie, jeżeli coś takiego 18 stycznia się pojawi, że jakaś gra, której nigdy nie zapowiadali, by wyskoczyła znienacka, no to może być coś takiego, że nam ta seria wskoczy z niej. Jeżeli będzie fajna, no. O, ale z Prince of Persia mam chyba trochę to samo uczucie, co z Hi-Fi'em, że... No gra bardzo przyjemna, bardzo fajnie się wkręca, co prawda tam był jeszcze ten problem, że na live no to ciężko, czy ogólnie robiąc odcinki, to trochę gorzej z tym wyczuciem rytmu, bo to jednak wymaga dużo większego skupienia. Dobra, uda nam się schować przed nimi? Pewnie nas nikt nie zauważył, tak blisko. Wydaje mi się, że Prince of Persia to byśmy dali radę sobie jakoś to na live rozegrać. O nie, ktoś nas widzi. Dobra. Ładne lamy. Pewnie by się też nam trafiły nieraz. Ale ostatecznie, jak to też mówiłem, nic na siłę. Trzeba... Jest tyle gier, tyle dobrych, starych gier do nadrobienia. Trzeba szukać jakichś tutaj najlepszych rozwiązań. Przyznam, że jestem za to mega zaskoczony tym, jak fajny jest Stalker. Ja nigdy nie myślałem, że ta gra... No nie dość, że klimat
jest tam cudowny. To sam zamysł na rozgrywkę i czekam niesłychanie. O! Że nikt nas nie widział. Dobra, ten nas widział, ale umieraj! No kurczę, i zobaczyły nas dwa inne. Ale jak nikt stąd alarmu nie odpali, to nie będzie tak źle. Jakbym wiedział, to bym tych tu droniarzy... O, nie, 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 no to tym nie myśl. Cyk, leży, okej. To ostatnie, co nam zagraża, to już tylko ta tu pucha. Przyznam, że po tym, co zobaczyłem... Ale rzućmy i tam... Nie. O, to. Cyk. Aha, super. A nie, zadziałało ostatecznie. Zadziałało. Fajny ten granat. Czasem można użyć. No. Niesłychanie mocno czekam na Stalkera dwójkę, bo... Patrząc na jedynkę, kiedy wychodziło, jak to była fajna gra, no to ja widzę w dwójce tak wielki potencjał do tego, żeby to naprawdę była przyjemna produkcja. Pytanie, jakim to wyszło, nie? Bo to czasem łatwo skopać fajne gry, ale no. Widzę fajne perspektywy dla tego tytułu. A co do Enshrouded? To tak, ze Staszkiem planujemy. W sumie to jest jakby jego takie trochę oczko w głowie. Więc to... Nawet bardziej chyba Staszek naciska. Chociaż przyznam, że to co mieliśmy w demku podobało mi się, więc to też nie jest tak, żebym był na nie do Enshrouded. Co tu jest? To jest też jakaś baza chyba, obóz. Nawisów. Dobra, lecimy. A, zobaczmy jeszcze tutaj, co jest do wnętrza. Nawet nie słyszeli. No właśnie, po cichu. Lepsze nagrody, tak? Miały być. A, to rozumiem. Czyli jak zrobimy bazę po cichu, to wszystkie skrzynki są zamknięte. A jak zrobimy na głośno, to część jest pootwierana. Bo załóżmy, oni sobie to powyciągali wszystko. O, wyjątkowe buciki mamy. Biorę. Dobra. To teraz rozumiem, kiedy te nagrody są jakby... Teraz rozumiem, jak te nagrody są rozdysponowane. Za basę po cichu albo na głośno, no. A Stalker, czy wiadomo, kiedy wychodzi? Nie ma jeszcze konkretnej daty, co trochę mnie martwi, ale z drugiej strony ruszyły już preordery na wersję pudełkową. A zazwyczaj te pudełkowe preordery, no to już tak bliżej premiery gdzieś tam się kręcą. A my mamy lepsze buciki. Coś było mówione o pierwszym kwartale 2024. Nie zdziwię się, jak to się przesunie na drugi kwartał, ale liczę, że pierwsza połowa roku, no. Może właśnie coś na Xboxie powiedzą. Bym się cieszył nawet. Ej, żeby nie było, Stalker jest ukraiński. No. Żeby nie było, to trzymajmy się poprawności politycznej. Ale nie, no serio, to ukraiński deweloper. No. Następny atak wykonany, dobra, nieświadomy wróg. Ale to w sumie, jeżeli działałoby to na ludzi też, to spoko. No właśnie, jak to jest z tymi słabe punkty, bo oni tu zwierzęta pokazują, ale nie wiem, bo jakby działało to na ludzi, to też spoko opcja. Dobra, idziemy do tej bazy sobie ją odblokować. Zobaczmy, co tam słychać. Chciałbym wiedzieć, jak być tak... Szacun. Chyba dziękuję, nie? Chyba dziękuję. No. Szybko się zorientowałem. Nie, no już wcześniej przerabialiśmy bazy, tylko nigdy nie zwracam. Inaczej, mieliśmy ostatnio tak dużo baz z otwartymi skrzynkami. Bo wcześniej to starałem się robić po cichu, dlatego zawsze był pewien zakres nagród. A ostatnio mieliśmy tyle baz robionych na głośno, że byłem zdziwiony, że tyle otwartych skrzynek i dopiero teraz zauważyłem tę różnicę. Wcześniej tak nie zwracałem na to uwagi. Oj, wysoko. Mówiłeś, że miałeś kiedyś monitor OLED. Znaczy ja cały czas mam, tak sobie testuję na laptopie do pracy OLED. Monitor tam jest wbudowany i póki co daje radę, chociaż mam wrażenie, że o ile na takich kolorowych scenach, jak na przykład jestem w grach i tak dalej, to zupełnie nie widać jakiegoś wypalenia, tak mam wrażenie, że na gładkim tle
W niektórych kolorach, szczególnie, nie wiem, jeżeli szary można potraktować jako kolor, ale szczególnie na szarym widać trochę jakby takie duszki pojutubowe. I to jest jedyne, gdzie to zauważam, ale na ten moment nie wiem właśnie nawet, czy to jest efekt wypalenia, czy czegoś innego. W każdym razie, no nie jest to jeszcze taki efekt, który by przeszkadzał w jakikolwiek sposób w działaniu. Może jakbym, bo niektórzy w sumie mogą patrzeć na taki monitor z perspektywy jakichś takich prac graficznych. Może jakbym projektował grafikę, no to byłby większy problem. No bo załóżmy na szarym tle, na gładkim szarym tle by było widać, że coś jest na rzeczy, nie? Czekaj, ja tu nie przełączyłem. Tu jest to, a to nie chce działać. A tu wszystko jest odpalone. To jest odpalone. A, dobra, najpierw to. Ja mam ten. No, więc. Więc jeszcze nie doszło to do takiego etapu wypalenia, żebym gdzieś w jakikolwiek sposób odczuwał dyskomfort podczas używania. Na przykład, no bo tak sobie wyobrażam wypalenie, że o, mamy tutaj grę i miałbym monitor i cały czas w rogu bym widział na przykład logo YouTube'a. Mimo, że nie jestem na YouTubie, ale nie. Czegoś takiego nie ma. Chociaż no mam z tyłu głowy taką myśl, jak w przyszłości bym szukał monitora do komputera, że wszystkie monitory od początku działalności praktycznie dalej u mnie funkcjonują. Jak brałem tam na firmę na początek, to jest 2013 rok, to 11 lat i one dalej ładnie wyglądają, dalej ładnie działają i gdzieś tam sobie no gdzieś mam okazję z nich korzystać, no to ciężko im cokolwiek zarzucić. Przypuszczam, że jakbym wziął teraz OLED-a, jakby wyszło w końcu coś w 4K w normalnych rozmiarach, jeżeli chodzi o monitory, nie wierzę, żeby 11 lat przetrwał. No. Raczej pisze się na to, że po 7-8 latach byłaby wymiana na coś innego. Jak daleko w platyny? Nie mam pojęcia, bo gramy na PC-cie, więc tutaj nawet nie sprawdzałem tych achievementów, jak to wygląda. Nie, no nie będę leciał kilometr do drzewa. Zróbmy misję. Zbliżmy się do finału misji też gdzieś. Reizu martwi się o Setral. Odkąd musiała zamknąć sklep, nie upuszczał jej zły nastrój. Tu mają, a no w sumie mają czasem jakieś sklepy. Ale w ogóle jakie miejsce na misji? Po środku niczego. Całkiem dobrze. A, dobra, to jest ten punkt, który mnie zastanawiał. To nawet fajnie trafiliśmy. Temek! Super. Widziałem jeszcze Dell CRT z lampą. Kurczę, tak się zastanawiam, bo... O, tam jest Tomek. Nie, zostań! No, bardzo dobrze. A w sumie to ona nas woła. Jak krzyczę, żeby Temek przyleciał. Temek krzyczy do nas, żebyśmy my do niej podlecieli. No, jakbym chciał wrócić do tych starych gier, to zastanawiam się mocno nad monitorem właśnie takim kineskopowym, bo tam no, ze skalowaniem nie było problemu. Miało się nawet monitor tam, powiedzmy, no chyba 1024, te największe miały rozdzielczość. No, ale jak się odpaliło grę 640x480, to dalej wyglądało na tym ładnie. Teraz, jak się nie odpali czegoś w natywnej rozdzielczości, albo z jakimś DLSS-em i tak dalej, no to nie da się grać. No, na monitorze 4K, jak się odpali coś Full HD, to jest rozmyte tak, że no ja nie potrafię grać. No, tak, mam taki efekt choroby lokomocyjnej. Więc no, trzeba ustawić tę natywną rozdzielczość i to jest ten problem. Wyszły Samsungi 4K 32 cala, Asus MS już wyszło, no bo właśnie czekałem. Wiem, że czytałem, że mają wyjść w tym roku, ale to... Moment. Monitor, OLED. Czy to one są dopiero zapowiedziane? Bo ja wiem, że czytałem, że ma wyjść OLED 4K, a faktycznie... I co, już są dostępne, tak? Dodaj do koszyka. O proszę. No ale to pewnie będę zmieniał już po przeprowadzkach, bo... Nie, ale to jest 27 cali OLED. A gdzie jest OLED 4K? Czas reakcji, IPS, nie IPS. No właśnie.
To są jakieś 4K, a to są 34 cale, to trochę dużo, no. 32 cale jest spoko. To VA, nie. Jaki model jest tego? Samsung G8. No właśnie, to odpaliłem jakiś G8, bo wiem, że szukałem jakiś czas temu, chciałem właśnie OLEDa i sprawdzałem, że mają wyjść, ale to, no, no to było 3-4 miesiące temu. I czytałem, że w 2024 coś takiego ma być dostępne. OLED monitory 4K. Tak, sprawdzam na szybko, bo to dość ważne, jak gdzieś będę w przyszłości kombinował. Tu coś jest. 19 tysięcy. No to sobie kupiłem. Nie widzę jeszcze w sklepach nic. Oprócz tego Asusa za 19 tysięcy. ProArt, ale to aż tak to może nie jest mi potrzebne ten OLED. Na DC G9 LTSVA. Asus ROG to są 42 cale. Nie, to chyba wygląda na to, jest Samsung jakieś 34 cale, ale to jest 1440 rozdzielczość. To chyba w sklepach jeszcze tego nie ma. No. Dobra, wracamy do gry. To jeszcze trochę czasu płynie, znaczy. No problem jest taki, że 32 cale 4K OLEDów nie ma. No. Telewizory już tam powoli zaczynają cenowo do jakichś takich sensownych schodzić wartości. Więc no myślę, że ten OLED tam cenowo będzie w zasięgu, tylko boję się, że właśnie te monitory będą na początku drogie, no bo to będzie taka pierwsza jakby wersja tego. No bo zakładam, że wszyscy ci producenci polecą na tej samej matrycy, nie? Że załóżmy, jak Samsung będzie robił matrycę 4K OLEDową, no to w tym Asusie i w MSI-u też będzie matryca Samsunga, nie? No bo oni swoich matryc nie robią. Czy skoro w Poznaniu mówicie na ziemniaki kartofle pyry, tak jak się mówi u was na placki ziemniaczane? W sumie nie wiem, czy się mówi jakoś inaczej. Ja ogólnie, mimo że bardzo lubię kartofle pyry, to placki ziemniaczane może. Mam nadzieję, że rodzice nie oglądają, ale przez kuchnię ojca nie za bardzo jestem fanem placków ziemniaczanych, bo mi się one kojarzą z zapachem takiej trochę spalenizny w domu. Znaczy, ojciec lubi je tak przypalać i trochę tak tak pachną, tak smakują. Co dziwne, wszystkim smakują. Jestem jedyną osobą, której te placki ziemniaczane nie smakują. Ale no, no dla mnie to jest taki trochę smak takiego. To takie trochę spalenizny, nie? I stąd może mam mały uraz do placków ziemniaczanych. Ale żeby nie było, tak? Jeżeli chodzi o kuchnię ojca i te placki ziemniaczane, to na dobrą sprawę to większość placków lubi dobrze wypieczone. Ale większość placków mi tak smakuje. Gdzieś w restauracji biorę czy coś, no to też właśnie one są takie dla mnie aż za mocno wypieczone. Ale może te placki ziemniaczane takie muszą być. No. Ale dużo więcej innych potraw z ziemniaków, które. Nektar, rogomuchy. Nie wiem, czy robiliśmy coś takiego. Może kiedyś? Mogliby wyświetlać na górze, jeżeli mamy jakiś przedmiot, a nie, że tu musimy szukać. Ale chyba nie, widzieliśmy rogomuchy po prostu. No, na przykład takie, uwielbiam ziemniaki w mundurkach, zapiekane ziemniaczki, młode ziemniaczki takie bez obierania. No kurczę, ziemniak w każdej formie, frytki to już w ogóle, tylko ja lubię takie grubsze, coś a la belgijskie, tylko belgijskie to chyba dwa razy się smaży, więc może nie do końca to jest to, czego szukam. Zapraszam na moje placki, zmienisz zdanie. No jeżeli nie są tak wysmażone, ja ogólnie nie lubię smażonych, no może jeszcze ujdzie schabowy, nie? Ale ogólnie nie lubię smażonych rzeczy, przynajmniej tych na głębokim tłuszczu. No może to też kwestia mojej wątroby. Dobra, tu jest łowca. To ciebie szukamy? Jest taka uparta. A moment, if you could, of your time to help with. Yes, to help my friend. Pieniądze, a to nie po śląsku We had an bardziej? old trading post here once. It was Setral's joy before it was shut down. She does not speak of the past, but I know it occupies her thoughts, especially now. I think seeing Asarentu might have reminded her of those earlier times. I understand. It's been a while since other clans visited. Indeed. Setral's trading post once brought people together. The finest food and drink with even finer company.
Arkan Epe in particular was well-loved by tired travelers. Wait, yes! Perhaps you could seek out our friends in the Aranahe and Zeswa. Trade them our famous Arkan Epe and bring something back for Setral. I can see the look on Setral's face already. Perfect! Relun and Kin. They're the authorities on cooking in their clans. Then they will know how to appreciate a good Arkan Epe. The finest combination of sage, mushroom and nectar. Tylko z gzikiem. No, a to, o, poznano nowy przepis. To co? Mamy placki ziemniaczane opchnąć. A możemy wykonać ten przepis tak z ciekawości od razu? Pokaż tutaj. Placuchy. Pokaż przepisy. Jak to się nazywa? Szaszłyk, szaszłyk. A nie, tu są ulubione, tu są przepisy. To się nazywało... A, jest! Kanexpa. Niewrażliwość na oparzenia, obrażenia. Zwiększone. A to jak? To oni mają potrawy, które dwie statystyki podnoszą? Halo, co z tymi przepisami? Coś mnie to ominęło. To my mamy gorsze przepisy. No, my mamy takie na jeden ten. A te ich potrawy specjalne to widzę o tyle lepsze, tylko że wtedy już konkret musimy mieć zebrane. O tyle lepsze, że nam dają dwie te. Na przykład tu werwa i wskazówki zbieracza. Dwie rzeczy łączą. Ale to trzeba latać, zatem kombinować. No dobra, lecimy pogadać z tamtymi. Reluna może znal... Okej. Wręcz... Tylko teraz tak... Czy ja miałem je wytwarzać też przy okazji? Grzyb szałwiowy, nektar rogomuch. Nie no, zakładam, że dostaliśmy je, bo... Znaczy przepis dostaliśmy, bo dał nam potrawę. Nie możemy zjeść, jako tako. Zaraz znajdziemy to. A! Kin zwykle okupuje namiot serowarów w kręgu. Zapraszam do rybnika blisko. Na pewno macie. Ugoszczę, czym chata bogata. No właśnie, plędza czy jak to mi się kojarzy ze znajomym z rybnika. Też. Ryuka. Pozdrawiam. No to pewnie nie słyszę, ale... Stare czasy koopów w The Division i tak dalej. Wiem, że on tam plyndzę woła. Namiot serowarów, palenisko w domowym drzewie. Dobra, to może są te. Nie, to jest kryjówka ruchu oporu. Dom klanu, to są zapadliska. Gdzie my mamy ich szukać? Nawet nie oznaczenie na mapie. Sadzonka to nie. A tu była baza. To jest też jakaś baza nieodkryta, może to do nich, tutaj. Skoczmy sobie tu. Punktu orientacyjnego, może to tam trzeba ich szukać. Jakie plany na przyszłość Medievala? No, fabułę przejść do końca. O, pozdrawiam rybnik. No. Fabułę przejść do końca, więc będziemy w najbliższym czasie latać trochę tak od misji do misji, gadać dużo. No i... To trochę w ten sposób podejdziemy. No bazę wybudowaliśmy. Maksymalnie wszystko co było do wybudowania. A, to na wyżynie. A to myślę, że to jest więcej serowarów. To poszukamy ich zaraz. Chociaż no tak, mamy tym różnym klanom to wręczyć, więc to pewnie chodzi o inne biomy. Nudzicie to czekanie? Co, było tu coś? Jest jakaś baza. A malowanie z pamięci, nie wiem czy się chce pisać na to. Chociaż w sumie nie mamy Prince of Persia. To jakaś lama tu się przyda, bo to chyba jedyne co jeszcze może pogrążyć. Dobry skill gracza. Hasz, gdzie masz to malowanie? O, a nie, myślałem, że te... The Sarentu walk the clouded forest. Shrouded wychodzi. Tak. Na Shrouded to się nawet nastawiam. My mocno. Czemu to wygląda, jakby tu mieli bazę, a bazy nie widać? Gdzie wy siedzicie? Halo? Na drzewie ich nie ma, tu też ich nie ma. O, są stronki za to. No i to mi się podoba. A to tak, to wiele jest takich
które gdzieś tam zalatują niemieckimi słowami. Wiele takich słówek tutaj, naszych poznańskich. No. Stanowisko kuchenne. A, to jeżeli tam jest stanowisko kuchenne, to chyba tam mają bazę. A malowanie z pamięcią mamy tutaj. O, dobra. Już się boję tego. Ale zróbmy raz. No, trochę lamy się przyda, szczególnie w tej części. Ja poleję na monitor Alienware QD OLED Gaming. No, to przypuszczam, że będzie to samo. O kurcze. Nie przesadzają? Przypuszczam, że to będzie ta sama matryca właśnie, co w pozostałych OLEDach. No. Tylko wiadomo, że matryca to jedno, a oprogramowanie to drugie. Nawet jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego monitora, no bo... A, to na maksa. Dobrze, że nie muszę tego w połowie trzymać, bo nie wiem, jakbym połączył trigger trzymany w połowie, jeszcze przesuwając tutaj przycisk po drodze, nie? To by było nie do ogarnięcia. Takie rzeczy to ja mogę robić, nie? Ale jakby jeździło to nieco dalej od siebie, to już gorzej. No? To duże monitory... O nie! To już ginę. Dotąd jeszcze mój mózg ogarnia. Tu się wyminąć. Jeszcze... już jest gorzej. Już, no właśnie. Wracać! Nie! Wracać! Wracać! Dobra, udało się. No. Jaki relaks. To jest... Kto to wymyślił? Ale to powinni dawać jako ćwiczenie jakieś korekcyjne czy coś. A, do góry max. No malowanie pamięcią to jest najgorsze, znaczy najgorsze, to jest na swój sposób fajne, satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o minigierkę, ale mózg tu wysiada w niektórych momentach, no. A zastanawiam się, czy ten poziom trudności, co mamy jeszcze odpalony w grze, na najwyższy, czy nie przekłada się też na nasze malowanie pamięcią. Czy te minigierki, no bo się przełożyło na przykład na te minigry z... Aha. No i jak ja mam teraz na takim dużym monitorze patrzeć? Nie, to jest właśnie minus dużych monitorów, bo jakby tu sobie grać na przykład na 24 calach, no to ma się to wszystko bliżej, nie? A tak? Trzeba latać po monitorze wzrokiem. No, ale tak samo jak te tam hakowanie mamy. Trudniejsze, to nie wiem, czy te minigierki też na tym poziomie nie są trudniejsze. Przeżyliśmy. Nie, to już nie rysuj. Już, koniec. No. Siara będzie. The watchful stone sentinels towering in the fog. How old are they? Alienware ma zakrzywiony ekran. What power does it take to raise them from the ground? Gorsza How many minigrawa, nutty tales of mysterious creatures have these giants inspired? Znaczy to jest jak z Souls-like'ami. A, my na to mieliśmy patrzeć, zapamiętaj. Że no, to jest najgorsze doświadczenie, a jednocześnie najbardziej satysfakcjonujące. No, a co do Aliena i zakrzywionego ekranu, to bym się nie... Co jest? Nie, no już zapamiętałaś! Halo, dziewczyno, dobra, powrót, bo to jest chyba to samo. Czemu ona miała coś na jeszcze raz? Machnij ręką i tyle. Ja się nie zdziwię, jakby to była ta sama matryca. Patrząc na to, że w OLEDach właśnie to jakby... Co, zaliczyło nam, czy nie zaliczyło? Chyba zaliczyło. Jest zaliczone, no. Patrząc na to, że te OLEDy są dość elastyczne, nie? Ale... Nie wiem, jak to tam wynika, czy jak to wygląda ze strony producenta, czy sobie jakby podproducent, czy jakby firma, która kupiła tę matrycę, może sobie je wyginać, no, tak... Na swoje potrzeby, czy też by musiał od producenta takie wygięte przejście, żeby grało i hulało. No ale to i tak zakładam, że to będzie przerobiona jedna matryca, bo... No tak w telewizorach jest, że tam tych... Że pomiędzy różnymi producentami, tak na przykład jest Sony czy Samsung, no to nie mają te same matryce, identyczne, nie? Inne oprogramowanie, stąd też nawet różnice co do jasności mogą wynikać, bo załóżmy... Sony sobie uzna, albo Samsung, bo w zależności to też od roku, kiedy wydają, to mają różne widzimisię, no to mogą sobie uznać, że na przykład ich telewizor będzie działał z większą jasnością, nie? Na przykład może zmniejszyć to żywotność, ale będzie jaśniej, nie? I tak dalej. Dobra, tych mlekowarów szukamy, tak? Więc tak mówię, jedna to jest matryca.
A drugie to jest oprogramowanie jej. Tak samo te wszystkie funkcje służące czy zapobiegające wypaleniu ekranu, no to też mogą się różnić między poszczególnymi producentami. Dom mędrca. A nie, w kręgu, a to kurczę, ta nazwa. Wyżyna, chmurny las, las Kinglor. Gdzie jest krąg? To jest najgorsze, to nazewnictwo w tej grze, że... No fajnie, oni korzystają z nazw takich, jakichś tych takich bardzo zbliżonych, jak ta mapka jest, o tak, tutaj chyba by było widać, że gdzieś mamy kręgi. Wielki kieł i tak dalej, ale to dla gracza, który no nie analizował tej mapy, to jest naprawdę nie lada wyzwanie, żeby odnaleźć się, co gdzie jest. No. Ja chyba wpiszę Dom Serowarów, Obietnica Zakro. To nie. A w głównym domu. A jest krąg, faktycznie się nazywa nawet krąg. Będziemy mogli odebrać misję. Okej, czyli ta druga rzecz też pewnie będzie głównym tym. Właśnie to jest to w tych grach najgorsze. Pamiętać te wszystkie nazwy. Dobra, serowary, gdzie wy jesteście? Ta dalej śpi, leniwe stworzenie. Tylko że jak się okaże, że my mamy jednak wytworzyć to coś i dopiero wtedy im wręczyć. Kin, ty jesteś Kin? Okupujesz namiot? Jak masz? Odbierz, o daj, jak gratis to biorę. Nie wiem. W sumie z ZPZ-om? No chyba to będzie satysfakcjonujące. Co to daje? Zadajesz więcej obrażeń dzikim zwierzętom? Okej. Okay. To może też być satysfakcjonujące. Zadajesz ZPZ, to nie, to już mniej. A pleasure, I am sure. Jak podoba mi się cień Czarnobyla. Oj, mocno, mocno. Czekam na dwójkę po tym cieniu. Dobra, to chyba ma misję dla nas, Fazak, ale to daj, jak już jesteśmy. You have seen our clan's kites, I am sure. We made the most beautiful kites once, Naku and I. We wove our love into every fiber. And now that Naku is gone, I cannot bring myself to make another kite. I gathered all those we had made and flung them from the heights. As if that would make things better. Maybe it felt good in the moment, to get rid of reminders. It was foolish. An impulse. Something Naku could always quiet in me. Throwing the kites away did nothing but insult the memory of my love. Perhaps some are still out there, snagged on shattered bridge or tossed along the mother of rivers. I hope not all are lost to the winds. Trudna się wylosowała. No dobra, ale to... O, niech nie się nas wiatr, to zaraz. Tylko znajdźmy tę dziewczynę jeszcze. A, to jest normalny kosz. Kin. O, to jest Kin? A Turku, nie chcę! Nie potraficie się bawić. We have enough zanke to make a pack of panthers sing, dance, and befriend arrow deer. Let us raise our bows like we raise our spears. We are as one now, in joy and in spirit. One in joy and spirit. Yeah, in joy and spirit. A union for the ages, one that will outlast our Lord. It will be remembered. That is certain. A cliff mural will commemorate it. A masterwork unlike anyone has ever seen. Zeswa, Sarentu, or... Zaku. I'll help. What do you need? One pigment for your clan, and one for mine. Ours must be the seed of a cloud spitter, and for yours, I... Thicket fruit! Beautiful color. Excellent. Bring these pigments to the foot of the Wing Mountain, friend. We will paint something worth a song.
Wymagania. No dobrze, ale dalej nie znaleźliśmy kin. Alo, kin. Który namiot? To są same namioty, okupuję namiot, nie? To super instrukcja. Jak to namiot na namiocie. Podarki. A może ty jesteś kin? Jak masz na imię? Wuai is this one. Nie, to and yet her father will not teach her to ride. Kłopoty, zawracasz na głowę. Would listen to you? Back to cause more trouble. Przejdźmy się dookoła. No, a co do żywotności OLEDów, no tak, to jest coś, co warto mieć na uwadze przy zakupie. Tak mówiłem wcześniej, że jeżeli bym brał monitor, no to nastawiam się na to, że to będzie gdzieś no 5-7 lat i będzie trzeba wymienić w momencie, gdy te zwykłe monitory, no to służą mi już przez od 2013 i wciąż dobrze działają. Ale z drugiej strony, no te kolorki w OLEDach potrafią robić różnicę. Inna sprawa, na przykład telewizor. Jakbym był typem osoby, która codziennie ogląda serwisy informacyjne, albo na przykład lubię sobie pracować w kuchni i odpalić telewizor w tyle, to bym się chyba nie pakował w OLEDa, ale na przykład tak sam korzystam średnio może z 3-4 godziny tygodniowo z telewizora, może czasem rzadziej, czasem częściej, ale tak, żeby sobie obejrzeć jakiś fajny film, serial, no to już daje do myślenia, czy nie wziąć sobie OLEDa, tak, bo on i tak swoje wytrwa, nie? Tak, awatara zarówno jedynkę i... O, możemy im wręczyć? No to macie. A przenieść do magazynu? Moment. Myślałem, że to mają ten... Ma podarki. Jesteś kin? No dalej fazak, a może mamy coś dla niego? Dobra, nie. Ty jesteś kin? Odbierz. You know I have only the best. O! Nakrycie głowy, ale co to za śmieć? Co on nam próbuje wcisnąć? Dobra. No to możemy by odebrać, bo to gratis dają. Jeżeli chodzi o kolory. No i czerny, nie? Tak na zasadzie ten... Tak jest jakiś obraz, gdzie jest dużo czarnego, to on się bardzo fajnie odcina od pozostałej części ekranu. Na przykład czy tak samo jak są te letterboxy i napisy na nich, nie? To jeżeli nie ma się dużo stref podświetlenia, to na przykład te napisy potrafią być takie to z taką, nie wiem jak to nazwać, efekt aury, czy jak, że wokół nich takie światło jak gdyby wypływa i trochę mi to przeszkadza na przykład teraz, jak oglądam filmy. A w OLEDzie to się też fajnie odcina, no, na tyle co miałem okazję testować. Kurczę, te gałęzie gdzieś wywalaliśmy chyba do magazynu, ale nie wiem czy mamy, a bo to jest, nie, to nie jest to. No, ale jakbym dużo oglądał telewizji, to nie wiem, czy bym się nastawiał. Szczególnie telewizji. No, to nie wiem, czy bym się nastawiał na OLED-a. To pewnie bym szukał czegoś normalnego. No, tak, żeby się nie martwić o to, że coś się wypali, zużyje i tak dalej. Ty jesteś kin? Jest kin, no mamy cię. Wonder if my back would tolerate a ride to the Oranahair. Hey, Kin. To co my z tym kinem mamy zrobić? Kin zwykle wręcz. Czyli co, jednak będziemy mieli wytworzyć to żarcie, czy możemy im jakoś inaczej to wręczyć? Gdzie ci to wsadzić, Kin? Kurczę, najgorzej, że nie przyjrzałem się tej rozmowie aż tak bardzo. Może namówili, że zrób im to jedzenie i zanieś. No dobra, wiemy gdzie jest kin, jak będzie potrzebne. Reluna można. No chyba musimy zrobić to żarcie. Dawać kuchnię. To będzie trudne do przyrządzenia. Najgorzej, myślałem, że ominie nas ta przyjemność. A to teraz szukać. Teraz szukać grzyb szałwiowy. Teraz sobie zapiszę. Szałwiowy. I nektar rogomu.
Ale namierzyliśmy kina, tyle dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. I dziękuję za pozdrowienia. Również przekazuję. Również przekazuję. Mam OLEDa, stwierdzam, że na główny telewizor nie zmienię już na nic innego. No, chociaż to też jest, jeszcze dochodzi kwestia, no, zresztą mieliśmy materiał o OLEDach taki dłuższy, też kwestia na przykład, jak jasno ma się w pokoju, czy na przykład nie ma bezpośredniego słońca, które świeci, albo takiego, no, pośredniego, ale na przykład, że słońce świeci nam w telewizor, nie? To wtedy nie dość, że to może wpływać na żywotność OLEDów, bo jak będzie pracował na maksymalnej jasności, to nie jest dla nich najlepsze. To też ta jasność może być niewystarczająca, żeby komfortowo oglądać to. Ale to takie już sporadyczne przypadki. Raczej myślę, że jak ktoś sobie ten telewizor ustawia, to tak przemyśli, żeby nie stał w słońcu. Ale to takie niuanse. Dobra, mieliśmy znaleźć... W ogóle mamy przyklejone dwa materiały. Idzie to tu sobie odkleić. Odepnij. I odepnij. I szukamy grzyb szałwiowy. Gorzej, jak tego nie mamy. Grzyby. Grzyb szałwiowy. Na szczęście jest. Przypnij, otwórz wpis. Najczęściej występuje w jaskiniach na całej Pandorze. Rzadsze grzyby w pobliżu smoczych grzyb. A, to pomogli? Gdzie mam jakąś najbliższą jaskinię? Jaskinie na całej Pandorze. Tu pamiętam, mieliśmy jaskinię jakąś. O, tu chyba była ta jaskinia, gdzie tam biegałem i szukałem czegoś, więc jakbyśmy mogli się przenieść w te okolice. Tylko najlepsze jak będzie, że no, występuje w jaskiniach na całej Pandorze, ale nie tu. Tak będzie wyglądało. Czy War Hospital na live? Może kolejne rozdziały, jeżeli by się okazało, że przyjemnie nam się siedzi nad tym gra. Serio? Weź zrzuć tutaj coś. Co im możemy zrzucić? A, to jest kosz uzdrowiciela, okej. Okay, ale to i tak damy im jakieś radyjka, głupoty. Żarcie to spokojnie, bez bólu. Macie. Tu chyba gdzieś wejście było wyżej. Ktoś z jakąś misją tu niby do nas startował. Gdzieś zesła. Nie ma misji, to nie. Nie lepiej kupić sobie projektor za parę stówek. No projektor, największy plus projektora to jest to, że można sobie naprawdę fajny, chociaż za parę stówek to nie wiem, czy to jest dobry kierunek, szczególnie przy jaśniejszym pokoju, nie? Ale załóżmy taki, myślę, że w okolicach tam 2000, chyba bęku jakiś za 2000 brałem, byłem zadowolony z rozdzielczości i jasności, ale dochodzą tam takie problemy jak hałas, nie? Bo to jednak gdzieś tam cały czas musi być chłodzone, no i też te lampy, mimo tych nowych tam, jakichś LEDowych czy jak, to też się z czasem podobno wypalają. Co prawda rzadko korzystam ze swojego projektora i nie wypaliła się lampa jeszcze, ale wydaje mi się, że tak jako codzienne urządzenie do oglądania na przykład wiadomości, no to chyba też nie jest najlepsza opcja. No. Zresztą jak ze wszystkim to obgadaliśmy, że... A nie, to tam było wejście. Trzeba dostosować sprzęt do jakichś prywatnych preferencji. No. Nie widzę sensu, będąc przy temacie tych nowych telewizji, wiadomości od TVN-ów po Republiki, nie widzę sensu brania OLEDów do śledzenia serwisów informacyjnych, bo to ani nie będzie ładniejsze. Co to jest? To jest to, co szukamy? Gniazdo Corlisa. Nie. Pełno tych Corlisów tutaj. Grzyba nam dajcie, a nie. Gdzie to było to wejście do jaskini? A, dziękuję. Dziękuję, no, może tu. O, jest jaskinia i teraz, żeby te grzyby tylko były. To jest grzyb? Świeci się, ale nic z tym nie możemy zrobić. Ogólnie rzadko grywając, zdarza mi się odpalić projektor wieczorną porą i cieszyć się ekranem o przekątnej 2.4. Ma to swoje wady, hałas, ale rozgrywka jest przednia. Tak, to pamiętam właśnie, bo projektor tak trochę brałem też
Czasem jak znajomi wpadali, no to jakiś turniej fifki czy coś. No, niesłychanie przyjemna sprawa, jak nagle gra się na tam 120 calach, gdzie się to rzuci na ekran. Ale nie wyobrażam sobie na przykład, no tak na co dzień korzystać, no. Chociaż niektórzy tak mają, że nawet przygotowany pokój pod projektor. No i gdzie te grzyby obiecane? Miały być w jaskiniach, jestem w jaskini i nie ma grzyba. Niektórzy mają cały pokój pod to przygotowane, jakieś tam spuszczane te żaluzje, nie? Że jak chcą oglądać, albo ścianę odpowiednio pomalowaną. Ja wiem, że brat też planuje coś takiego u siebie, że on nie chce telewizora, tylko projektor, bo też mało korzystają, więc trochę takie podejście inne niż ja, bo ja z racji, że mało korzystam, to chciałbym OLED-a, a brat z racji, że mało korzysta i tam sobie czasem jakiś serial odpalą, czy film, czyli takie podejście to samo, ale no, jemu bardziej na przekątnej zależy niż na kolorach na przykład, no to on idzie w projektor. Nie? To wszystko zależy od prywatnych preferencji. No nie ma grzybów, no. Kurczę, zaczynają mnie niektóre misje tutaj naprawdę drażnić pod tym względem, że no to jest szybka, prosta misja, ale tak jak tu, no napiszą, że grzyb jest w jaskini, biega się po tych jaskiniach, ale się okazuje, że to wiesz, to znajdź sobie jaskinię, gdzie jest ten grzyb. I z misji, która mogłaby trwać 5 minut, robi się cały live. Gdzie my mamy jeszcze jakąś jaskinię, gdzie taki grzyb mógłby być? Dzień dobry, więc nie wiem, czy nie zrobimy tak, że sobie po prostu oczyścimy cały ten świat z baz. Ale czy te misje, jeżeli one się nie zmienią i naprawdę będzie, że o, mam jakieś zwierzęta bez kuru w okolicy, albo jakieś inne takie głupoty, to czy sobie tego nie odpuścimy, bo no czuję pewną wtórność w tych zadaniach, no tak. Ale jeszcze nie mówię nie. No, to... Lecimy tę bazę, zaliczymy, może po drodze jakaś jaskinia się trafi. Pamiętam, że mieliśmy tam jakąś jaskinię, jak tych nam porwali. Tych badaczom. Schowali się w jednej, ale czy tam będzie grzyb? Dzień dobry. No, trochę też... Nie, bardzo dobra okay. strona. Bardzo dobra strona. Trochę też boli mnie w tej grze, że patrząc na to, ile jest tych składników do zebrania, jednocześnie dają tak mały schowek. I to jest trochę ból, bo tak to by się biegało, jakby na przykład to był worek bez dna, albo załóżmy można sobie to przerzucić na temek, no to by się biegało i zbierało wszystko, co się po drodze napotka. No i jednocześnie jakby wskakiwały takie misje typu przygotuj pożywny posiłek, no to by nie było problemu, bo zawsze by się jakieś te materiały do przygotowania posiłku miało. A tak, przez to, że trzeba się ograniczać z tym, co się zbiera, bo tego miejsca jest naprawdę mało. O, ale będziemy mieli nektar rogomuch. Nie wiem, czy to jest pewnie zepsute. To chociaż to nam trafiło samo, nie? Pod nos. Bardzo dobrze. Że ja później znalazł, że to, a tego jest więcej. Grzyby w jaskini, do której wchodziłeś na finał, ale nie wiem, czy przez wybuch nie zniszczona. O. No wydaje mi się, że może tutaj w tym biomie, w tych jaskiniach raczej trzeba poszukać. W sensie, że napisali, że jest w każdym, ale ja im nie ufam na to, że w każdym. No za rzadko jest muzyka, tak, ale to w ogóle mam wrażenie, że Ubisoft, który tworzy świetne ścieżki dźwiękowe, coś tu nie poszło. Albo poszło nie tak, bo tak samo przecież Prince of Persia graliśmy. Ja mam wrażenie, że ta muzyka to tak rzadko kiedy nam się odpalała, w momencie, gdy muzyka to jest jedna z najmocniejszych stron Ubisoftu. No to jest też ciekawe podejście, że mamy coś... Aha, skończyła się amunicja. Mamy coś dobrego, czy coś, co potrafimy robić, no to nie będziemy tego robić, bo w sumie po co? No? Dwa takie same. Oj. Dobra, ten padł. Chyba nie trafiło go. Weź to sobie życie. No gin! Zginęło. To jedynie podczas walki możemy liczyć na muzyczkę. Dlatego trzeba walczyć.
Ja mam płótno, wieszam na ścianie, a zaraz spojrzę. Dobrze. Ej, myślałem, że dociągną, no kurczę. Nie ma jakich trafić tu w tym deszczu. Trzeba ktoś tam funkcjonować. No nie, koniec. No. Ci ludzie mają naprawdę spore obrażenia zadają. To jest dla mnie zaskakujące. Że te mechy mam wrażenie, że w tej grze są za słabe, ale ludzie znowu za mocni. Dziwnie to działa. Ale tych stronków mamy bardzo dobrze. Kojarzę tylko melodie, które były na napisach. No. No, też się zastanawiam, szczególnie do tej eksploracji, że jest jej tak dużo w tej grze. Przydałaby się ta muzyczka przy eksploracji, a jakoś tego nie ma. Ja mam płótno, wieszam na ścianie. Problem też jest jakość kolorów i jasność, stąd dobre w ciemnych pomieszczeniach. Wszystko zależy od typu projektora. Tak, tak. To jest pierwsze, że typ projektora, no i mimo wszystko w ciemniejszym pomieszczeniu taki projektor fajnie się sprawdza, czy już w ogóle jak się wyłączy wszystkie światła, no to robi fajny efekt. Ale tak na przykład, żeby za dnia odpalić projektor, to no przynajmniej nie taki za 2000, nie? To już przypuszczam, że coś droższego by się przydało. Też z tego co wiem, brat kombinuje z tym projektorem. On chce takie te, co są... Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale takie, co się przy ścianie stawia. Nie takie, które przez cały pokój muszą rzucać obraz, tylko on bezpośrednio przy ścianie rzuca prawie że pionowo nad siebie. Bo to też jakby nie patrzeć, jest taki projektor, że montuje się po jednej stronie pokoju i rzuca obraz na drugą, no to albo trzeba jakoś kombinować z półkami, albo powiesić go pod sufitem. No, trochę jest zabawy. Ej, Karle, w lutym wychodzi remaster Tomb Raidera. Czy będzie może z tego jakaś seria live? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wszystko zależy, jak będzie wyglądał, jak się będzie w niego grało. A z remasterami zawsze ten problem, że często jest podbita grafika, ale problemy ze sterowaniem, czy taka... Jakby te stare styl rozgrywki zostaje, no, co niekoniecznie się sprawdza przy dzisiejszych przyzwyczajeniach. Czy na przykład teraz to pad to gładziutko chodzi, nie? To przyspieszanie, spowalnianie tego widoku, obracanie kamerą, czy nawet postacią. A to może być tak, że da się lekko w lewo i od razu cała postać się obraca w lewo. No. Co jest? Dobra, cześć, no już fajnie było, minęło, bo was podpalę. Jak wydobyć ten miód? Przecież podnieśliśmy. Halo, to miał być nektar. Jak go pozyskać? Więc zobaczymy, jakim wyjdzie ten remaster. No luty będzie ogólnie ciekawe, no bo Skull and Bones... A nie, Skull and Bones na pewno... O właśnie, dlatego nawet nie możemy z Prince of Persia lecieć. Myślę, że to będzie świetna seria na live. Wysokie, ale delikatne mrowisko, kiedy zostanie zniszczone, żyjące w nim mrówki zaatakują napastników. A, to my tego nie szukamy. Żywica chmury sosnowej? Nie. No tu jest ten nektar. No, więc Skull and Bones pewnie na live. Chociaż też zobaczymy, na ile będzie zepsułem. Ale podnieś żywicę. Gdzie jest ta żywica? No nie, żeby nie wyszło, że zniszczyłem. Czy zebraliśmy to? Bo już się gubię. No to tak się cieszyłem, że trafiliśmy na stanowisko z żywicą, a żywicy nie ma. Kumpel na stary szkolny rzutnik położył matrycę z monitora i tak zrobił za projekt. Tak na te rzutniki, co na studiach były. Kiedy zostanie zniszczone, okej, okay, ale jak to się zbiera? No to fajnie, że mamy, ale tu są nasionka. Może ja za blisko tego podchodziłem. Albo powinienem z daleka zniszczyć. Albo już mamy. Tylko by wtedy dodała ona chyba do magazynu. No bo tu nie ma żadnej informacji, że zbierz. To jeszcze jest jakby za blisko. O, tu coś jest. Dobra, to tak to działa.
Czyli delikatnie. Chyba tu. Ach, czyli musieliśmy zebrać, dobrze. Dobrze podejrzewałem, że musimy zbierać to, to coś. Szkoda. Najpierw trzeba wziąć, tak, tak, teraz już widzę, że to jest dziura w tym wszystkim. O, jest. Kurczę, to chyba było złote, ale to i tak jest do rozdania dla przyjaciół, więc... Nie jest nam aż tak potrzebne. Lepsze. Dobra. Czyli nektaru już nam nie brakuje. Teraz musimy zebrać z jakiejś jaskini... A, właśnie, tu mamy jakąś bazę, to może wejdziemy od razu do niej. Musimy znaleźć jakąś jaskinię i zebrać grzyby. Projekcyjne to są te dostawione do ściany. Możliwe, możliwe. No właśnie, bo wiem, że ta nazwa... Czy wiem, jak to działa, ale aż tak nie siedziałem w temacie projektorów jeszcze, żeby... Może kiedyś to zmienię. Bardziej mowa o nowej grze, Tomb Raider? No, na nowego to czekam mocno. Może też coś na Xboxie teraz zapowiedzą, bo to chyba trochę działka Xboxowa. Może ktoś ma grzyby na sprzedaż, teraz tak myślę. Nie muszę chodzić szukać po jaskiniach. Halo? Handlujecie grzybami? Przekaż dary. Co potrzebujecie? Żywice? A, o, mamy nawet. Ale się nam trafiło. Proszę bardzo. Cyk. Dary dla społeczności. Tak sobie myślę, jak już biegamy za tymi głupotami, to moglibyśmy... To miał być energetyzujący łuk, tak? Na misję. Ojej, gałąź z drzewa brzasku, łyk odcienistej moczarki. Łuk, o kurczę. Oj, rozjechałem. Gratis nic nie dostaniemy, prawda? Co nowe zada... A, dobra, bo oni chcą więcej darów. Dary tylko im w głowie. Idziemy tutaj do tej bazy. Kurczę, ile oni tych namiotów tu mają rozbite. Jak się tak chodzi po okolicy. A teraz tak myślę. Przecież nasi ludzie z tego ruchu oporu mieszkają w jaskini. Może w tamtej jaskini ten grzyb się znajdzie. Skąd mam projekt łuku? Ten, z którego my teraz korzystamy, to Solek nam dał na którymś etapie gry. Podzielił się złotym projektem. A ten znowu energetyczny, energetyzujący, czy jak tam on się nazywa, to wynika z misji pobocznej. Mamy stworzyć taki łuk i chyba wręczyć go w darach, czy jak to tam było? Jakiś dealer. Nie wiem. Nie oceniam. Kto czym tu handluje, potrzebuje po prostu tego. Dobra. Będzie zawsze punkt szybkiej podróży. Bo w misjach głównych było fajne to, że widziało się ten procent postępu i mniej więcej wiedzieliśmy, na czym staliśmy. W czyszczeniu świata też widzimy ten procent i wiemy, na czym stoimy, a w misjach pobocznych zaczynam mieć wrażenie, że nawet nie wiem, czy my jesteśmy na 30%, na 50, 70, a może zaraz. Zaraz się uda. Łatwo znaleźć te składniki. Pewnie tak, to zaraz poszukamy, tylko. Tylko zróbmy tę misję do końca. Jedną na zbieractwo. Później zabierzemy się za kolejną. Już powoli nam żarcie zjeżdża. Jest to sobie ZPZ-y. I stąd jeszcze była jedna baza, możemy to zwiedzić. Ale. Mam wrażenie, że misji pobocznych ogólnie jest więcej niż tych głównych. Wiecie, trochę tu latamy, trochę robimy. Jeszcze jak liczymy do tego czyszczenie świata, no to robi się tego całkiem sporo. Tą drogą warto było kiedyś wyczyścić ten świat. Tak, tak, chude mięso ogólnie, no to żarcie z chudego mięsa jest mega spoko, jeżeli chodzi o potrawę. Też mi się spodobało najbardziej. Potem te obrażenia dodatkowe z
dobra opcja. I gdzie wy tu siedzicie? Mistrzu drewna. No, mistrzunia. I co, macie coś dla nas? Chcecie jakieś dary? Ała! O, to nas podpalili. Co tu jest? Przekaż dary. Drzewo brzasku. Wydaje mi się, że drzewo brzasku też kiedyś zbieraliśmy, ale nie wiem, czy mamy je w worku, czy ono tutaj. Siareczka zawsze. A, dary dla klanu, spoko. Dary nas nie interesują. Lecimy do bazy ruchu oporu, dowiedzieć się, czy oni czasem tutaj czegoś nie mają. Drzewo wrzasku. A, to może stąd mi się ta nazwa skojarzyła. Czy wiem, ile mam punktów? Ktoś podpowiadał ostatnio, że chyba jak na postać... Gdzieś było tłumaczone, że jak na postać najedziemy, to gdzieś tu można podejrzeć. Postać w ogóle, nasz strój. O, statystyki gracza. Zdrowie, o, tutaj jest 1300. O, to w sumie można by było sprawdzić, ile po wzięciu drzewa jest tego. Premia z ekwipunku, podstawowe zdrowie. No, rzeczywiście, zastanawiałem się, ile drzewo daje, to podejść do drzewa, zobaczyć, ile przed dotknięciem mamy, ile po dotknięciu. No. Profity, premie. Chcesz pogadać? A to solek jest, to ten właśnie, co łuk nam dał. Ma taki stary projektor, na który kładło się foliowe klisze i rzuca na ścianę. To ja pamiętam, na studiach takie używali u nas wykładowcy i chodzili. Ale punkty Xero nie miały problemu, żeby im drukować na takich właśnie też foliowych kartkach te ich prezentacje, różne rzeczy. A jeden to był w ogóle taki cwany, że na taki projektor nie dość, że kładł te foliowe kartki, to jeszcze miał takie jakby przezroczyste wskaźniki kolorowe, że jakąś żółtą strzałeczkę, czy tam palec, nie? Tak fajnie to sobie opracował, żeby pokazywać coś nad... Wykładowcy byli zachwyceni, jeżeli chodzi o te rozwiązania, bo się nie męczyli tak z tymi projektorami podłączonymi pod laptopa. Znaczy, studenci byli zachwyceni, dla nich chyba bez znaczenia, nie? To... Wykład to jest wykład. Dobra, tutaj też nie ma żadnej dziury. Czy my jakoś te jaskinie jesteśmy w stanie wypatrzeć? Najgorsze jest to, że ja mam wrażenie, że te jaskinie to są takie miejsca, gdzie nawet ich nie widać na pierwszy rzut oka dobrze. Tutaj na każdym kroku jakieś klany jeszcze mają swoje budy, ale to aż tak nas nie interesuje. Jak znaleźć jakąś fajną jaskinię? Tu mamy bazę do zniszczenia. Nas też niektórzy wykładowcy tego używali, rzucając obraz na tablicę interaktywną. To już w ogóle kombo. No, ale no, wydaje mi się, że po prostu... No tak się nauczyli, tak się wychowali na tym sprzęcie i co? Jak teraz zmienić pewne nawyki? Czyli widzę, że lata mijają, to się nie zmienia. Chociaż ostatnio robiłem porządki w domu rodzinnym, jak byłem na święta i trafiłem na swoje papierowe indeksy. Jak sobie pomyślę, jakie to było wkurzające, jak trzeba było z każdą oceną lecieć z indeksem do wykładowcy. Później z tymi indeksami oddawać, odbierać je w dziekanacie. Ile to było zachodu i niepotrzebnie zmarnowanego czasu na te indeksy. Dobra, skoczymy na tę bazę, może będzie tu jakaś dziura przy okazji. Dobra, w jaskiniach były kwiaty. No, my w ogóle musimy trafić do jakiejś jaskini, nie? To jest nasz podstawowy problem. Bo... No, pamiętam, że gdzieś na tych polanach, to gdzie była ta misja, gdzie się ukrywali w jaskini, ale to też nie daje nam gwarancji na te grzyby, no. Cały czas pod górkę. A gas oil separation plant.
standardowo. Aha, a to nam wyświetla zaraz misję na to. Jakaś taka duża ta baza. Tam, gdzie z dziadkiem się łączyłeś, te kwiaty były w jaskiniach. No, no, tylko że my szukamy jakieś grzyby w jaskiniach. To też. Znaczy, kwiat pewnie na łuk. Oj, ale ładnie to wy... Ale bym zrobił z tego stolik. W sensie jeszcze tak ściąć jedną część i wyrównać, wyszlifować, ale byłby stolik z tego drewna, no. Kurczę, nie wykorzystali potencjału. Standardowa zabawa. Zastanawiam mnie, czy byłbym w stanie wylecieć tak na pełnej, z alarmem, powyłączać wszystko i zanim nas zabiją, zamknąć temat. Chociaż to się wtedy pojawiają ci z tymi, co sypią tymi granatami, to wkurzające coś. Kwiaty były w jaskiniach, a w jaskiniach są też grzyby. Dobra, to będziemy zaraz szukać dziadka do połączenia. Bo byliśmy w tej jednej jaskini, gdzie... Ach, uciekł. Byliśmy w tej jednej jaskini, gdzie łączyliśmy się z dziadkiem, ale niestety starego grzyba nie było w nich. Bo zawsze się znajdzie ktoś, kto nas wyczai w ten, no. To też mnie trochę wkurza chyba w tej grze, że... Strzelamy w jednego, teoretycznie gościa, którego nikt nie... Aha, którego nikt nie widzi. A jednocześnie znajdą się osoby, które to gdzieś tam widziały w oddali, a na przykład te dwie kropki. Nie wiem, w jaki sposób byłem w stanie to dostrzec. A jeszcze ten alarm włącza, no i właśnie to jest ten ból z nimi, no. Czy to praktycznie... Tak łatwo jest odpalić ten alarm, nie wiem, czy może to przez ten wysoki poziom też gry, z tego się bierze, że... Oni nas... Aha, to już pamiętam, z tym zepsutym. A to będzie trzeba skakować, najgorzej. Ale moment, leci ta. Może się przełączymy na wybuchową. Zalarmowano, kiedy przyleci? Bo może... Gdzie jest? Gdzie jest to coś? Słyszę, słyszę. Niech, nie zdążę chyba już. A może? Spal ich. Dobra, leci. Nie, nie leci. Aj, poszło. No się już chyba zjara. No najłatwiej to jest wybić ich wszystkich i sobie latać później po gotowej basie. No to trochę trwa, ale mamy tych siarkowych stronków, to inna zabawa zupełnie. Na studiach w czasie zaliczeń wykładowca siedział za biurkiem, a kumpel włożył do rzutnika ściągę i puścił na ścianie. To dobry kot. Dobry, ja podziwiam osoby... Ściąganie... Nie jest na moje nerwy, ale podziwiam osoby, które potrafią ściągać. Niekoniecznie, żeby nie mylić, że popieram. Chociaż rozmawiając z kumplem, który całe studia przeszedł ściągając, no to on uważa po prostu, że uczenie się czegoś, co go nie interesuje, to strata czasu. Dlatego lepiej ściągać, niż tracić czas na coś, co jest dla niego nieistotne. Może zdrowe podejście, zaoszczędził trochę czasu w życiu. Oj. Dobra. Póki nie ma tych, co granatami sypią, to jest spoko. Ale... No... On potrafił ściągać w ten sposób, że... Wykładowca go usadził w pierwszej ławce. W sensie... Kurczę, nie wiem, jak to zobrazować w momencie, gdy nie mogę pokazać. Ale załóżmy, jest biurko wykładowcy i do biurka wykładowcy jest dosunięta ławka, znaczy ławka, no stolik, taki 10 cm niższy niż biurko wykładowcy. To on sobie te ściągi opierał o biurko wykładowcę. No tak, sobie rozkładał tak wzdłuż, no i leciał. I to było tak... Najlepsze jest to, że on był tak doświadczony w tym ściąganiu, że po nim nic nie było widać, że kombinuje. Przez co wykładowca nawet nie podejrzewał, że może ktoś mu tak chamsko przed nosem te ściągi trzymać. No żałuję, że nie robiłem fotki z tego, jak on to miał rozłożone, jak ściągał, bo to było dla mnie niesamowite. No to... A jednocześnie przez to, że on miał taki spokój, taki luz, jak to robił, no to wykładowcy nawet go nie podejrzewali o to, że ciśnie. I tak zdał fizykę, to była fizyka, kurczę. Pieruństwo na...
na Politechnice Poznańskiej, ta fizyka akurat z tym gościem, co my mieliśmy, to było tak niewdzięczny przedmiot. I zaliczył. No, wybuchaj, zabierzcie to ze sobą. Co to? A, to nie, też zwykła szyba. Ja mogłem za ognia, to może już by go nie było. Ten jest na raz, jakby dobrze nam się ustawił. Ach, dobrze się ustawił, no to poszło. I ci denerwujący ludzie, którzy nas trafiają z takiej odległości. Już po stalkerze jestem przyzwyczajony, że jak do nas strzelają, to nie trafiają, a nie, że każdy pocisk idzie w nas. Pod latarnią najciemniej. No, to dosłownie tak to działało. Ściągi należy robić. Sporo można się nauczyć przy tej robocie. Oczywiście mowa o ściągach robionych ręcznie, a nie ściąganych z neta i wydrukowanych. No tak, on też tak właśnie tłumaczy, że on się najwięcej uczy tworząc ściągi. Chociaż, kurczę... Nie wiem. Chyba po prostu miał inne procedury nauki, bo... Nawet jak gdzieś jakieś takie... Przygotowywałem sobie... Może nawet nie tyle ściągi, co takie, nie wiem, mapy myśli, czy jak to nazwać, żeby się na szybko uczyć przed zaliczeniem, to jakoś aż tak bardzo mi to nie pomagało. Inaczej, potrafiłem mieć coś w notatkach, które robiłem specjalnie pod tą okazję i nie pamiętać tego, co miałem tam wypisane. Mój umysł działał na jakichś innych... Oho! Zasadach. Ale ja miałem za to sporo szczęścia, jeżeli chodzi o studia. To mnie zresztą znajomi tak nazywali, czy wyzywali otwarciarze, że często na zaliczeniu miałem coś, co przeczytałem dosłownie chwilę przed egzaminem. Ba, zresztą no, z maturą tak miałem nawet, że... Wkręciłem w klasie, że wiem, jakie będą te... Wiem, jakie lektury będą na maturze. I trafiłem, a najlepsze jest to, że przez to, że nie chciałem, że później... O, tylko dojadę. Ten prank był tak dobry, że uznałem, że jeżeli faktycznie później na maturze się okaże, że są te lektury, o których mówiłem w klasie, czy wkręciłem klasę, że będą, no to sobie nie wybaczę, że nie przerobiłem chociaż jakiegoś bryka czy coś. No, i ostatecznie przerobiłem sobie bryka przed maturą z tych lektur i trafiłem idealnie. A najlepsze było to, że tym samym stałem się z pranka, stałem się bohaterem klasy, że kurczę, Korlas, no... Niejednej osobie tyłek wtedy uratowałem, bo też szybko nadrobili te lektury. To było zabawne, najlepszy prank w życiu, nie? Że wkręcasz ludzi, że masz przecieki, wiesz, jakie będą lektury. Cyk, okazuje się, że było. A najlepsze jest to, że ci ludzie w klasie nie wierzyli mi, że mam przecieki. W sensie tak, że no, na bank, nie? A z drugiej strony wiedzieli, że jestem taki trochę internetowy, że o, zawsze coś tam potrafię z tego neta wyciągnąć i tak dalej. No i pamiętam te miny, jak rozdali karty i każdy tylko na ostatnią stronę tam zobaczyć, jaki jest temat tych prac, bo to chyba każdy się stresował najbardziej tymi pracami, nie? Cała reszta to już tam formalność. I tylko widziałem te miny tych znajomych z klas, jak patrzyli, że kurka, no wiedział. No, to było przyjemne uczucie, ale fajne, no, jak coś takiego przypadkowo wyjdzie. Gorzej tylko, jak tam wrzuciłem taką informację, czy rozpuściłem po znajomych, a ktoś się nie przygotował, bo nie wierzył w to, że mam przeciek. No. I najzabawniejsze jest to, że mimo, że z polskiego nie byłem nigdy jakoś wybitny z tych wszystkich lektur i tak dalej, to miałem najlepiej napisaną maturę z Polaka w... Znaczy, no ten pisemno. Zresztą ustną też, chociaż ustną akurat to tam 20 punktów, to kilka osób wykręciło w klasie. Ale pamiętam, że to było najśmieszniejsze, że przez to, że trafiłem z tymi lekturami, sobie przerobiłem te bryki, to miałem napisaną maturę
na najwyższy wynik w klasie. Z języka polskiego, gdzie ja chyba 3 plus miałem na koniec w trzeciej klasie liceum z matury, znaczy z matury na świadectwie, albo 4 może. Wiem, że nauczycielka od polskiego nie wierzyła we mnie, nie? W sensie ona myślała, że ja to będę się męczył z tą maturą z polskiego. A tu proszę. Poszło. Ja miałem profesora, który na egzaminach pozwalał korzystać z własnych notatek, bo był zdania, że ściągać też trzeba się nauczyć. Tak, to mieliśmy na części zaliczeń na studiach, a to było akurat całkiem fajne. Całkiem fajne. Mieliśmy coś takiego, że można było ze sobą wziąć kartkę A4, na której jest zapisane... Tylko tam chyba były dwie rzeczy, że pierwsze, że to musiała być odręcznie zapisana kartka A4 i drugie, że no wszystko musi się zmieścić na tej kartce A4, nic więcej. No, więc można było sobie zapisać ręcznie całą kartkę A4 tym, co się uważa za istotne, potrzebne. Później z niej skorzystać w trakcie zaliczenia. Tylko, że to i tak był przedmiot, to chyba wytrzymałość materiałów była. I tak był przedmiot, gdzie trzeba było rozumieć te wzory, to wszystko, co się na tej kartce zapisało. Czyli to była taka bardziej pomoc niż typowa ściąga. Na zasadzie jakiejś wiedzy takiej napisz definicję i tak dalej. No, to bardziej takie do liczenia. Boska opatrzność, nazwijmy to. No. Chyba nie miałem w życiu dużo więcej takich wizji. Kilka razy miałem okazję w lot to zagrać. To trafiłem 4, ale pamiętam, to też sam wskazywałem te liczby i pamiętam, że byłem tak zły, bo do 6 brakowało tam na zasadzie, że jedno wyżej, drugie niżej i by była 6, nie? Ale to nie wiem, czy to jest w sumie boska opatrzność, czy odwrotność boskiej opatrzności. A z drugiej strony pewnie jakbym trafił 6, to by nas tu nie było. Nie wiem, czy ja bym był. No, ale szczęście w nieszczęście było takie, bo wiem, że grałem wtedy, bo wygrana była taka jakaś mega wysoka, że to już wszędzie o tym mówili. Trafiłem 4, ogólnie było mało trafionych liczb, bo one były jakieś takie też strasznie szalone. I za 4 chyba, żeby nie skłamał, ale było 400 się dostawało, czy jakoś tak, bo to też tam, wtedy się dowiedziałem, że ta 4, 5 jest, no i 6 to wiadomo, że to jest tam liczone na podstawie tych tam poprzednich jakby losowań i tak dalej, ile trafionych, nietrafionych, to się jakby sumuje, czy kumuluje, a 4, 5 to są zależne od tego, ile osób trafiło w danym losowaniu, coś takiego tam, wiem, że to było. To nie są stałe liczby, czy stałe wygrane, nie? Tak, za 3 to chyba tam jest zawsze stałe coś. Już nawet nie wiem, ile teraz już. Lotto to nie widziałem od 7-8 lat. Gratuluję pierwszego miejsca. Co prawda trochę spóźniona. Co? Matura, kiedy to było? Grzyb szałwiowy, nie no super ludzie, ale to może dobrze, a grzyb biesiadny, a nie chcecie biesiadnego zamiast szałwiowego? A jeżeli oni chcą tu grzyb szałwiowy, to jest szansa, że może jest gdzieś w pobliżu, tak wbijałem tu z wizją, że może miałem, o tutaj jakieś wejście do jaskini, nie obraziłbym się. Co to jest moc echa? Echa moc. Możemy iść tędy, zobaczymy. Tu jeszcze jakieś małe bazy do oczyszczenia, idziemy powoli. Mam nadzieję, że tu będzie jaskinia, skoro oni chcą te grzyby, to jest może szansa, że w pobliżu je mają. Ja jadąc na maturę otworzyłem na byle jakiej stronie z opracowaniem lektor i trafiłem na lalkę i była na maturze. Aj tak. Napisałem o czymś innym. No. To ja tak właśnie miałem na studiach, że często otwierałem właśnie stronę. To było w ogóle piękne, bo to tak odnosząc się do różnych takich zaliczeń, gdzie istotne była, no była jakaś definicja czy coś, to były pierwsze pytania, które robiłem, bo jeszcze... A, Sher może ma grzyby. Sher, believe, daj grzyba. Potrafię.
No, to wiem, że te definicje, póki miałem na świeże po wejściu do sali, to pierwsze co to od razu pisałem. Pierwsze pytanie, które ogarnię, bo wiedziałem, że za 10 minut już nie będę pamiętał, co to było. No. Ogólnie studia to była taka trochę brutalna, czy to było brutalne zdarzenie z rzeczywistością, bo ja do liceum byłem nauczony, w sumie niesłusznie czy źle, że uczyłem się na lekcjach, akurat na lekcjach byłem uważny, słuchałem wszystkiego, co mówią, robiłem notatki i tak dalej, nie rozpraszałem się niczym, zresztą nie mieliśmy smartfonów, nie? jak żyć. I słuchałem tyle, co na lekcjach i na bazie tego, co słyszałem na lekcjach, no to później... Później pisałem sprawdziane. Raczej nie byłem osobą, która jeszcze gdzieś się dodatkowo uczyła w domu. I to na studiach działało... Znaczy na studiach. To do liceum działało całkiem nieźle. Podstawówka, gimnazjum też w ogóle było. To cały czas jakieś tam wawrzyny, nie wawrzyny, czerwone paski. To był luzik. W liceum już się pojawił mały zgrzyt w tej metodzie, ale też dawała radę. Ale na studiach... O, to było zderzenie z brutalną rzeczywistością. Na studiach okazało się, że... Po pierwsze, to dużo trudniej zapamiętać wszystko, co jest mówione na wykładach i ćwiczeniach, bo tego jest dużo więcej. Do tego trwają półtorej godziny, więc no, umysł ma problem funkcjonować tak długo, nie mówiąc już o tym, że no, też trochę to imprezowe życie nie pozwalało nieraz się dobrze skupić na tym, co było mówione. No za dużo tej wiedzy było i bez takiego przyswajania w domu dodatkowego raczej nie dałoby rady, a jednocześnie nie potrafiłem się przyzwyczaić do tego, żeby tę wiedzę, no, przestawić się na takie uczenie jeszcze w domu, a nie tylko na samych studiach, nie? W sensie nie tylko na wykładzie to, co usłyszałem, to mi wystarczy, żeby zaliczyć. Miałem wejście do jaskini? Było wejście do jaskini? Możemy te... Tak nie wiem, bo tak się skupiłem na tym jednym punkcie tutaj. Tam coś jest. Może faktycznie. Jest grzyb szałwiowy, mamy to. Tylko musimy znaleźć wejście do jaskini. Dobra, będą grzyby szałwiowe. No, nareszcie. Tylko jak do ciebie trafić, grzybie? To może tu było to wejście. Faktycznie. No, mamy to. Cześć, w wieku 6 lat wypełniłem rodzicom kupon. Jeszcze totolotka, czyli 41 lat temu. Trafiłem piątkę. Rodzice kupili za wygraną nowego molcha. O kurcze, ale to wtedy ta piątka to miała takie, widzę, znaczenie. Bo... To u nas w rodzinie było tak, że wujek też trafił piątkę, że robotę chciał rzucać i tak dalej, już się wszystkim chwalił, że sobie życie poukłada. Pojechał, bo no tam powiedzieli, jak tam sprawdziła babka w sklepie, to nie mogła mu wypłacić, bo powiedziała, że no tu jest piątka i za duża nagroda, żeby wypłacić jakby w sklepie, nie, czy tam w tej kolekturze. Ja to on się tak podjarał, jechał na drugi dzień do Poznania odebrać nagrodę z piąteczki, podjarany cały, już się tam w rodzinie zdążył pochwalić, że on sobie życie na nowo teraz ułoży i tak dalej. Wyszło, że ta piątka to ma jakieś 2,5 tysiąca czy 3 tysiące złotych. Jaki on był załamany, jak wrócił z tego Poznania. A nie, po co ja te jaja? Ja chciałem grzyby. Ale w sumie jest idealnie sucho. Dawaj grzyba. No nareszcie mamy cię, grzybie, stary. Proszę bardzo. Tak, dziękuję. Zbieraj tego grzyba. Co jest z tobą nie tak? Nie masz miejsca na grzyby, czy jak? Co jest z nią? To było piękne. Wszystko działa, ale akurat ten grzyb się zbagował. Zgubione przedmioty? A to gdzie to leży? A przenieść do ekwipunku. A to pewnie nie mieliśmy miejsca. Poczta? Dobra, nie wnikam. Zrywaj tego grzyba. Moment, nie, myślałem, że może nam się zepsuło. To co jest? Halo? Nie pójdę stąd bez grzyba. Tu jest też grzyb, to weź tego sobie zerwij. O! Już się bałem, tylko żeby dwa zerwała. No, powiedz, że są dwa. Nawet trzy, bo to jeszcze jako dar dla klanu musi być. Dobra, są dwa. Tyle dobrze. Chyba nie musiały być jakieś wybitniejsze grzyby, a to też był dar dla klanu. Niektórych nie można wziąć. No właśnie się przekonałem o tym brutalnie. Ale no to jest podświetlone, nie? Że tak jakby działał. Do wzięcia. No przydałby się jeszcze jeden, bo moglibyśmy komuś wcisnąć jako dary, ale... No cóż.
Może uda nam się zrobić z jednej potrawy, bo mamy to, że czasem wskakują dwie. Więc wracamy. Kurczę, cienisty lasek, cienisty las. Wracamy na wyżynę. Do kuchni tutaj. Chyba już mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby tam wytworzyć tę potrawę. Gdybym trafił szóstkę w totkę, to nikomu bym się nie przyznawał i żył dalej niepozornie. No, teoretycznie najlepsze podejście, ale nie każdy chyba ma psychikę do tego. Nie każdy chyba ma psychikę. Ja pamiętam, jak właśnie w Nowym Tomyślu. Nie pamiętam, czy to ktoś pod Nowym Tomyślem trafił, czy w Nowym Tomyślu, ale bardzo szybko jakby ludzie się zorientowali, kto trafił, pomijając to, że to mała miejscowość, że każdy każdego zna i widzi. No ale nagle, jak ktoś, mieszkając niepozornie w bloku, kupił dużą chatę, drogi samochód, no to chyba było duże takie wskazanie na to, do kogo ta trafiona szóstka należała. Nie? Więc no, to trzeba mieć trochę takie podejście, że albo się wyprowadzić, albo jakoś tak, no, zachować spokój z tym wydawaniem pieniędzy. Czego? Co jest? Grzybszoł? Znakomity grzybszoł. Wykończą nas tą misją. Gdzie jest jeszcze jakaś jaskinia? Drzewo przodków. Mówiłem, że to będzie misja na cały ten. To idziemy tam zniszczyć im bazę za karę. Mówiłem, że to będzie misja na całego live'a, nie? Te kurcze, głupie grzyby z jaskini, no. W bloku. Nie, no to właśnie. Myślę, że jakaś cutscenka. Właśnie o to chodzi, że zmienił mieszkanie. Czy zmienili, bo to parka była. Zmienili szybko z bloku na takie jakieś tam wypasione domy, już nie pamiętam, czy po prostu się wybudowali, czy kupili. Wiem, że tam każdy był zdziwiony, że skąd takie pieniądze. Znaczy zdziwiony, no każdy miał podejrzenia. A czy słuszne, to nie wiem, bo może faktycznie jakoś inaczej te pieniądze dorwali. Nie? Dziadek w Stanach zmarł, czy jak. Czy wujek. I tak dalej, ale no tam. Szybko na bogato to poszło. No. Samochody, domy. Misja grzyb, no. Żyjesz? Tak jakby się ruszał, zanieczyszczony. Gdzie oni tę bazę mają? A, tu jest baza. Okej, idziemy w dobrą stronę. Zniszczymy od razu bazę. To jest najdziwniejsze, że z misji, która mnie na początku drażniła, to oczyszczanie świata i tych baz, to w momencie, gdy już zbliżamy się do 100%, to nagle czuję taką frajdę. A znowu te misje poboczne, gdzie czułem frajdę z poznawania fabuły, robienia tych zadań, to jest taka odwrotna sytuacja, że zaczynają mnie trochę drażnić. Jakieś grzyby, nie grzyby, szukaj po jaskiniach. Bo inne składniki to chociaż mamy opisane, wskazania, gdzie tego szukać. A tu trafić na grzyby. Czy dziś jest Sylwester prawosławny? Oj, nie wiem, nie wiem. To są jakieś przesunięcia w tych różnych. Tam w Chinach chyba też mają jakoś inaczej. To chodzi. O! Tych wymieniemy. Teraz zdarzyło się trafić szóstkę i wszystko przepuścić stosunkowo szybko, a można to na całe. No, to tak miałem ze znajomym, który w sumie. No dla niego wygrana, co prawda on trafił piątkę, to chyba już się mini lotto nazywało. Piątkę w mini lotto to było około 250 tysięcy wygranej, coś takiego. No to jest całkiem sporo. Ale niestety to był znajomy, który wcześniejsze lata miał też problemy z alkoholem. I przestał już jakby. I przestał pić. Już tak normalnie funkcjonował, jakąś sobie robotę znalazł, stanął na nogi. I niestety. Niestety. Co to jest tu w grze? W grze chyba.
Niestety po tej wygranej, nie dość, że najpierw się ucieszył, bo spłacił część zadłużeń, on tak zawsze miał też problemy z finansami, dlatego też w którymś momencie opamiętał się z piciem, ogarnął się, no bo musiał stanąć na nogi jakoś. No i jak wygrał, to część zadłużeń pospłacał, części nie spłacał, bo uznał, że bez sensu, bo ogólnie miał sytuację taką, że jakby spłacił wszystkie długi, jakie miał, to by nic mu nie zostało z tej nagrody. Teoretycznie. A, to niech ta misja nas niesie? No. Teoretycznie dla niego to by było najlepsze, co by mógł zrobić w życiu pewnie, że, bo to były jakieś takie głupie zadłużenia w stylu Provident, jakieś buciany i tak dalej, to na taki strasznie wysoki procent, z których ciężko się wychodzi. Nie? No i teoretycznie najlepsze, co mógł zrobić w życiu, no to tą wygraną pospłacać sobie te wszystkie problemy finansowe. No ale uznał, że no nie po to wygrywał, żeby nagle teraz wszystko spłacić i nie mieć nic z tej wygranej. No więc spłacił część i to dość małą, tylko to co najważniejsze, bo już naprawdę go tam męczyli windykatorzy. A resztę no to zaczął sobie wydawać na jakieś tam samochody, nagle sobie to jest też w ogóle zabawne, że nagle 3 samochody z komisu kupił. Miał każdy do czego innego, bo jeden miał tam jakiś taki kombiaczek do pracy mu się przydawał, bo on tam w handlu robił. Drugi to taki sportowy, trzeci rodzinny. Wszystkie tam w okolicach 20 tysięcy za każde, no ale nagle no, tak strasznie źle podchodził do tych pieniędzy, nie? W sensie bez głowy. No a na to wszystko też znowu zaczął pić, no bo są pieniądze, życie się jakoś układa, jak tego nie uczcić. No i niestety nawet rok się nie nacieszył tym takim stanem, powiedzmy, wygranej tym wszystkim, bo to dość szybko mu się znowu te finanse na nowo posypały. A przez to, że wrócił do picia, no to już się też na nowo nie pozbierał. No to niestety już 4-5 lat temu zmarł. Smutna historia, aby się wydawało, że gdzieś w końcu zaczęło się to układać w momencie, gdy wygrał takie pieniądze, bo to wygrał z 7-8 lat temu, to wtedy to 250 tysięcy to można było sobie faktycznie życie na nowo układać, jakoś planować. Ja pracuję dodatkowo jako negocjator długów. Wiele długów na przykład z 4000 schodzi się nawet do 1000. Z tego co wiem, to on właśnie miał tam... To była dla mnie baza wiedzy kredytowej, takiej na zasadzie, że ja byłem w szoku, jakie tam idzie sztuczki robić, żeby jeszcze jakieś pieniądze wyciągnąć, bo mi się wydawało, że już jak jest taka sytuacja, że już naprawdę tu cię komornik męczy, jakiś windykator, to nie jesteś w stanie sobie załatwić żadnych dodatkowych pieniędzy. Okazuje się, że jesteś, tylko wystarczy gdzieś coś tam spłacić częściowo, coś tam zrobić, coś tam tego, coś tam skonsolidować, czy jak to się nazywa. No mówię, dla mnie to była baza wiedzy kombinacji kredytowych. Znaczy, trochę szkoda, bo on chyba trochę też nie rozumiał tej sytuacji, że każdy taki dodatkowy kredyt, czy pożyczka, nie wiem jak to się fachowo nazywa, bo to najgorsze było, że to z tych małych kwot się później robiły duże do spłaty, no. No, w każdym razie każda taka zaciągnięta pożyczka. Aha, super. Oj. Dobra, nie zaalarmowała nikogo, mam nadzieję. No, prowadziła go do zguby. Dobra, pierwszy raz chyba tyle rzeczy dziabnęliśmy bez alarmowania połowy bazy. To w sumie to ostatnio to może z rozpędu uda się nam zahaczyć. Nie ma tych wieżyczek, które nas namierzają. Od razu lepiej się robi. Chyba jakoś po tych drutach przejść. Żeby tylko nas tu nikt nie zobaczył. Trochę kusi, żeby strzelać plecy, ale zazwyczaj w takich sytuacjach później lama wychodzi. Gorzej, że... O, cofaj. Gdyby tu nas nie widzieli. Tego fajnie by było usunąć, ale... Czy ja trafię? Ach, trafione, no. Najważniejszy punkt tej wycieczki. Have you ever seen one of those blues before?
Co to jest? Dokonaj centrum, w centrum, w sabotażu? Okej, ktoś pilnuje tego? Nie. No, czyżby? Czyżby? No proszę. Po cichu. Podoba mi się, jak w serialu Rancho wygrali lotto, to sąsiedzi byli złośliwi dla nich i dokuczali. O, chociaż zastanawiam mnie, czy dalej, no w grę tyle cichej akcji, w końcu się udało. Nie? Ciekawe, czy... Się zastanawia mnie, jak to się społecznie zmieniło trochę, czy... Czy dalej jest takie podejście, żeby sąsiadowi było gorzej, czy może już to się też tak trochę zmieniło podejście do postrzegania takich wygranych, albo jeżeli komuś tam gdzieś się lepiej powiodło, udało, nie? Tak. Mam wrażenie, że trochę jako społeczeństwo się zmieniamy. A przynajmniej może mam taką nadzieję. Chyba ma 169. Okej. Okay. Trochę na to liczę, że już nie ma takiego podejścia, oby sąsiadowi było gorzej. Ale może źle na to patrzę. Może to życie incognito i bez jakiejś bliższej znajomości z sąsiadami. Większością sąsiadów. To też inaczej na to patrzę. No. Ale jak sobie pomyślę, jak się czasy zmieniły, tak nawet lata 90. gdzieś tutaj w Poznaniu, a teraz... to tak sobie dzisiaj o tym myślałem, bo byłem na spacerze na Malcie. O, jeszcze jedna baza w okolicy. A może jaskinia się trafi? Byłem na spacerze na Malcie. I w tej chwili to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc w Poznaniu, chociaż ogólnie Poznań się wydaje bardzo bezpieczne. Ale w tej chwili to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc, żeby sobie pójść na spacer, nawet wieczorem wyjść i tak dalej, bez obaw, bez żadnych jakichś, nie wiem, spoglądania za siebie i tak dalej. No jedyne, co może się trafić, to może dziczki, nie? Ale nawet te dziczki są dość spokojne na Malcie. Nie wchodzą w drogę ludziom, nie? A nie ludzie im. Przynajmniej o ile ludzie ich nie denerwują. No. A lata 90. to kumpel dwa telefony stracił na Malcie. Poszedł sobie, był na spacerze, jakieś dresiki do niego podbiły i cyk, telefon przepadł. Jakieś te wszystkie osiedla, szczególnie te starsze, no to tam też, no z duszą na ramieniu się szło, jakieś jeżyce, nie jeżyce, oho. Dębce, każdy z dębca to przestępca i tak dalej. Prawda, jak się czasem przyjechało do tego Poznania, to czuć było taki niepokój, chodząc po tych ulicach. No coś, czego w mojej miejscowości tak nie czułem, tak Poznań mnie przerażał to. No, ile tutaj jest jakichś takich w ogóle subkultur. Oho, najgorzej. Dobrze, to mała baza. Dobra. Dobra. No, a co miłe, że teraz tego nie ma, no tak. Nie wiem, czy wszędzie jest tak bezpiecznie w 100%, ale no te okolice, które gdzieś tam traktowałem jako miejsce, do których lepiej nie wchodzić, no to w tej chwili stały się całkiem bezpieczne i przyjemne, a nawet bardzo bezpieczne. No Jeżyce to jedna z najdroższych dzielnic w Poznaniu, gdzie kiedyś jeszcze jak Rychu pojawił w latach 90. śpiewał o Jeżycach, to raczej odstraszał większość potencjalnych mieszkańców. Tak, w Warszawie to też spokój. No, no właśnie, więc wydaje mi się... Nie wiem, co się zmieniło. Czy może kultura się zmieniła, czy może jak otworzyli granice, to pouciekali nam ci wszyscy. A może trochę też ukrócone działania, tam różne mafijne, niemafijne, bo to też przecież przechodziliśmy jako kraj. Pewne oczyszczenie pod tym względem, no. Co jeden raz. No, jak widać, da się, nie? O, dobra, wal. Się zamknie zaraz. Jeszcze panel u góry.
Też to też chyba otwierać. A dobra, to teraz się tam wspiąć na to, potem, okej, nie będzie. Kredyty i długi to najczęstszy powód samobójstw. Zabierają więcej ludzi niż te po utracie bliskich. No, właśnie to jest, co prawda to u znajomego to bardziej kwestia tej choroby alkoholowej było, że go już nie ma, ale jeżeli chodzi o takie kwestie, to tak. A, tam jeszcze było to do zniszczenia. Najgorsze jest to, że w ogóle jeżeli chodzi o takie kłopoty finansowe, to łatwo się wpakować w takie coś. No, a nawet nie wiadomo, jak szukać pomocy. No, wtedy. Przynajmniej jak sobie myślę o znajomym i o jego procesie wychodzenia z długów, z których ostatecznie nie wyszedł. No, ale tutaj wiele rzeczy złożyło się na to, że to wygląda tak, jak wyglądało. I ludzie, na których trafiał, którzy wciąż mu dawali te kredyty i jakoś tam kombinowali, żeby mógł wziąć więcej. I, no i on sam tak trochę ma. Aha, to była Linka. Sam miał jakiś taki charakter, który no, nie za bardzo współgrał z odkładaniem czy spłacaniem za duże. Ja nie wiem, jak do Poznania jadę, to jak w moim miasteczku. A, że z Warszawy? Znaczy nie. No ale... No, bo próbuję porównać Trójmiasto. Warszawa... No w stosunku do Warszawy to rzeczywiście, no tutaj nie ma tych wieżowców, tak tego nie czuć, ale w stosunku na przykład do Trójmiasta to ja nie czuję takiej różnicy, że Poznań, Trójmiasto, czy Kraków. No nie, no jedynie Warszawa, bo nad tymi wieżowcami trochę robi i wrażenie, i robotę. Może to będzie jakaś jaskinia, co to za punkt orientacyjny? Jedynie faktycznie Warszawa chyba jest taka, no czymś innym. Kiedyś jak przeprowadzałem się w Warszawie z osiedla na osiedle, to zdziwiony zapytałem poznanych znajomych, co tu tak spokojnie, bo odpowiedzi usłyszałem, wszyscy siedzą. No, może to jest rozwiązanie, tylko gorzej jak za 25 lat znowu będzie niespokojnie. Pozdro z piekła, a dzień dobry, dzień dobry. To gdzie tak piekło dzisiaj? No? Dobra, na szczycie będzie. To my z Pandory, to tak w sumie trochę z raju, nie? Nie, malowanie pamięcią. Nie wiem, czy chcę to robić. Jak dadzą nam grzyba gratis, co nam dali? Co dostaliśmy? Chciałem powiedzieć, że jak dadzą nam grzyba gratis, to biorę. To sakwa pełna, czy co jest nie tak z nią? Sakwa. A, to coś jest na śmieci. Czyli to nie będzie grzyb. Ale dobra, i tak wezmę. Pośmiejemy się razem. A to dalej nie działa. Gdzie jest to malowanie pamięcią? Tu jest. Już czuję, jak mi mózg nie działa. Piekło dwa razy na kebabie, później w domku. No właśnie chciałem mówić też, że piekło to jest idealna nazwa dla kebaba. No. A, myślę, że wyprzedzę. Skupienie pełne. A co to u góry są te paski? Co są te kropki? To jest jakieś życia? Czy ile błędów możemy popełnić? Dawno nie jadłem takiego. Kurczę, ja w sumie jakoś... Pamiętam, że w liceum byłem wkręcony mega w kebaby i nie wiem, czy mi się nie przeżarły przez liceum. Chociaż nie, bardziej chyba przez studia, że zawsze każdy powrót z imprez to był kebab po drodze. I uwielbiałem wtedy te kebaby. Ojej, ojej. Na potęgę. Ale tak mi się przeżarły i może tak mi się kojarzą z różnymi dolegliwościami z gatunku kac, że do dzisiaj na kebaba to tak czasem wezmę, czasem zjem, ale się nie cieszę, nie? O, w ten sposób. No,
z tymi kebabami. Redaktora kebaba lubię bardzo, żeby nie było, ale spożywczo kebaby mi się na studiach przeżarły i chyba mój żołądek... O, to jest informacja dla mojego żołądka, że jutro czeka na ciebie kac, nie? To nawet jeżeli nie piłem i zjem kebaba, to on już wie, że jutro będzie kac, nie? To tak, niestety. Ale to tak samo jak z muszynianką mam, bo zawsze na kaca piłem muszyniankę, ja teraz na muszyniankę, no nie mogę. Jak wypiję muszyniankę, to już mi żołądek chodzi, już czuję, że musi trawić ten alkohol, którego w nim nie ma. O nie. Oby nie jechało szybko, może damy radę. I to jest ból, bo kiedyś uwielbiałem muszyniankę. No to takie fajne bąbelki, zdrowe, minerały i tak dalej. No i co z tego, jak... Łączyłem z złymi płynami i mam teraz uraz. Kiedy stalker? Jutro wbija stalker. Jaki odcinek. Dobra, mamy to. A to pierwsze malowanie nie było takie złe. The mighty rocks floating in the sky. They're quiet now, but it's like the wind brings a distant memory. Są tu stalkery dzisiaj, patrząc, że już po północy. Rumbling, brushing against each other. Is this a tale of their own power? As they float above everything? Or is this a whale? As if they want to reunite with the land below? To wszystko siedzi w głowie. Nie no, ja bym musiał przeprogramować mój żołądek, chyba że on ma swój osobny mózg, nie? Jakbym przeprogramował żołądek, to pewnie bym wrócił, nie? Ale... A, to jest szybka podróż jak coś. Zniszczymy jeszcze tę bazę. Z rozpędu, chyba ją to widać. Co my tu mamy, że to się tak świeci? Kupuję łowoc. Chociaż łowoce tam były dobre, jako ta dodatek do potraw czy coś. Co tu takie ładne? A, znacznik, okej. Myślałem, że znalazłem jakąś nietypową roślinę na szczycie. No cóż, ale tak z perspektywy dobrej diety, to ja nie wiem, czy to jest duży błąd, że nie jem kebabów. Cialny, dzień dobry. Witam. W drugim odcinku w grze War Hospital wiele błędów? Na przykład? W sensie coś stworzyłem za szybko, bo tam no jedyny błąd jaki tak widziałem, no to może to, że żebym dał szybciej pielęgniarkę. No to w sumie to już w pierwszym odcinku pielęgniarka powinna iść na oddział operacyjny. Ale nie miałem pojęcia, że ona wspiera tamte, czy daje większe... No nie, ale może jak nie będę dzwonić po alarm, to będzie spoko. Nie wiedziałem, że pielęgniarka daje nam większą szansę na wyleczenie, nie? Czy na wykonanie operacji. Czy przeżycie pacjenta, o! I tutaj to bym traktował faktycznie w takich... jako błąd, bo pewnie mogło tam się z nami teraz więcej pacjentów bawić nadal. No i tam magazyn, jak tam tworzyłem, to nie wiem, czy za szybko się na to nie porwałem, bo nam zablokowało gościa na 25 godzin. Teraz napiszę twoje... To największy błąd, jaki... Ale co tam jeszcze może poszło, nie tak? To szczerze nie wiem. No, aż jestem ciekaw, bo wydawało mi się, że prócz tego idzie całkiem dobrze, no. Zobaczymy, na co się to przełoży później. No ale to na tym jak gdyby polegają gry, że przy tych pierwszych podejściach popełnia się błędy, żeby kolejne były już lepsze, czy kolejny rozdział może. Przecież jak nasze pierwsze spotkania w This War of Mine jak wyglądały, ile tam było błędów, których ja później nie mogłem przeboleć, nie? Ile tam było błędów popełnionych, żeby już później... O, padniesz na raz, oby. O nie mów. Dobra, leżę, może nikt nie widział. O. Tam było błędów popełnionych w This War of Mine pierwszym, żeby później też sobie wbijać i przechodzić tę grę. Mhm.
Prawie że zamknięty. Aha, już wiedzą. No dobra. Może nie tyle zamkniętymi oczami, bo jednak te oczy gdy złoże się przydawały, ale no tak nie spinając się z pewnymi kwestiami, no, wiedząc już dokładnie co chcemy zrobić. Jakie tempo było w pierwszym sezonie The Zor of Mai. A wszystko w życiu się zmienia. Możemy to zniszczyć, żeby chyba nie pomogło. Chyba wciąż nie pomogło. Mamy w zasięgu? Ale jednocześnie to jest piękno tych gier. Frostpunk. Ile tam było błędów na start. Ale najlepsze jest to, jeżeli się te błędy popełnia i ostatecznie... No uda się jednak je gdzieś tam naprostować w dalszej perspektywie i wygrać. No, to też jest fajne. Jak nas zobaczą, znaczy tego gościa chyba jako tako wyłączyć nie idzie, tak żeby nie był nam. Ale tego gościa, jak już gdzieś tam sobie odpali ten alarm, znaczy zanim odpali ten alarm, no to jak się go ubije, no to jeszcze da się wyłączyć. No. Ale jak się już uruchomi, to przynajmniej nigdy mi się nie udało, więc wydaje mi się, że chyba nie ma opcji włączenia alarmu. Jak w Far Cry'u, nie? Że się tam strzelało w jakieś wieżyczki i było spoko. Co, to już jest dziabnięte? Bardzo dobrze ci idzie w szpitalu. Drobne błędy. Nie no. Myślę, że z perspektywy wiedzy tego, co tam się na przykład dalej dzieje, jeżeli ktoś już wie, co jest dalej, nie? Że na przykład, no tak jak tutaj, o chirurgach, nie? No, jeżeli na przykład ktoś już jest dalej i wie, że jest spam pacjentami, No to jest zupełnie inne podejście, nie? Tak mając świadomość, że coś takiego nas czeka. Ja na przykład, no jestem na etapie, w której... Aha, znowu przeżył. Kurczę, że oni od razu wszystkich alarmują w okolicy, nie? Dobra, biegnę za tamtą, bo czuję, że alarm będzie chciał odpalić. No, dobrze wyczułem gościa. Nie ma takiego dzwonienia do szefostwa. No, ja jestem na tym etapie, że nam ci lekarze to tak... No specjalnie nie czuję potrzeby nadwyżki, bo nawet ci co są, no to jeszcze sobie radzą bardzo dobrze i wydaje mi się, że ten dodatkowy, którego mamy, to nam wystarczy, nie? Powinieneś mieć tak później. Powinieneś rozwijać badania do operacji i spoglądaj na oś czasu, siłę bojową żołnierzy. Tak, chociaż nie, no my mamy tam wszystko chyba, cały pasek na niebiesko, jeżeli chodzi o te... O siłę bojową, więc akurat z żołnierzami to póki co mamy spokój na najbliższe tam chyba tydzień, 7 dni w grze, czy ile to tam pokazuje, nie? Więc z tym nie ma problemu, tutaj raczej pilnuję. Za niedługo będziesz miał kłopoty z materiałami chirurgicznymi, więc zadbaj o dobrą produkcję. No, ale właśnie to jest ten problem, że żeby dobrą produkcję zadbać o nią, no to trzeba mieć inżynierów. To o to zadbałem w pierwszej kolejności, bo wydaje mi się, że to jest taki podstawowa jednostka, która pozwoli nam przetrwać. No ale znowu, jeżeli zamówimy inżynierów, no to nie zamówimy trzeciego chirurga, bo nie będzie punktów na to, nie? Więc no, to jest właśnie piękno. Może powinienem ze strzelbą latać. Który będzie alarm próbował odpalić? Dobra, tego nie ma. Wydaje mi się, że tamten się tak schował. No właśnie. Już powoli. Kurczę, nie trafi... No nie! Nie, 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 nie odpalaj! Nie odpalaj! Nie odpalaj! Nie odpalaj! No, dobra, może uda nam się to wyłączyć. Gdzie to jest ta maszyna? Tak dobrze szło! A najgorzej, że już miałem... Wiedziałem, który nawet będzie próbował odpalić. Dobra, musimy... Gdzie to jest? Kręć wichajster, zanim przylecą. To się wyprowadzą sami. Może trzeba było lecieć i w ogóle przekręcić to, a nie patrzeć na gościa, czy odpali, czy nie. No i to był dobry ruch. No ale z powodu tego ruchu jakby nie mamy dodatkowego chirurga, nie? Więc na tym etapie gry, na którym jesteśmy, tam ile nam minęło? 4-5 dni? No to albo mogliśmy brać tych dodatkowych inżynierów, albo mogliśmy brać dodatkowego chirurga, ale kosztem chyba jest 3 inżynierów. To nawet chyba nie byłoby nas stać jeszcze na tego chirurga, więc to jest ten problem, no, że
Znaczy, to jest też, jak zakładam, piękno tej gry. They didn't leave much behind. Should have been quieter. Podejmowanie decyzji. Kogo zatrudnić? Kogo gdzie przypisać? No mówię, największy błąd to taki, który mnie boli akurat, o którym tak myślę, że jakbym sobie na przykład zagrał chociaż godzinę tak na sucho, ale no nie lubię tego robić, bo to trochę zabija tę taką naturalność w grze, czy w podejściu do gry. No to jakbym pewnie sobie pograł godzinę wcześniej, albo jakby samouczek podpowiedział, to tam pielęgniarkę bym przepisał do chirurgii, bo to rzeczywiście dużo daje, bo to jest chyba 20% większa szansa, żeby operacja się powiodła. No to 20% to jest bardzo dużo. Bitwy wyglądają ekstra. A, czyli po prostu jeszcze nie dane nam było zobaczyć. No to mam nadzieję, że będzie okazja podejrzeć bitwę, bo liczę, że są fajne. Bałem się, że nie mamy animacji. Ulepszenie? Tak, ale to ulepszenie praktycznie cały czas robimy. Mam wrażenie w ogóle, jak te kartki są... Jeszcze chwila, są War Hospital. Mam wrażenie, że jak te kartki, co sobie tam dostajemy, czy wymieniamy pacjentów na nie, to je warto wydać właśnie głównie na ulepszenia. W sensie, że wydawanie tych kartek na przykład na zamówienie jedzenia, czy opatrunków, to jest marnotrawstwo. Nie mówię, że taka sytuacja nie będzie nigdy miała miejsca, bo może będziemy mieli taką tragedię z produkcją albo nagle z pacjentami, że będzie trzeba domówić szybko jedzenie bądź leki, ale ogólnie mam wrażenie, że te kartki powinno się głównie przeznaczyć na ulepszenia. No, takie wstępne wrażenie. Czy tak jest, to zobaczymy. No. Bo może zamiast ulepszeń lepiej to by było sobie zamawiać towary z zewnątrz za nie. Kiedy kolejny odcinek? No z War prawdopodobnie co 2 dni będzie wskakiwało na zmianę z Medievalem. Taki miałem plan wstępnie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chyba, że się wkręci ten Excel. No jakbym jutro nie wyjeżdżał, to bym pewnie na jutro już nagrywał kolejny, bo... No wkręciła mi się ta gra, dlatego też... Co? 95%? Kiedy do tego doszło? To jak, 5% i mamy całą planetę oczyszczoną? Co tu jest? Baza wiertnicza Omega. A, to jest ta, co zniszczyliśmy. A Syf i tak pozostał. To co, to 2 duże bazy i mielibyśmy... A, to są tylko, czy są jeszcze duże bazy? W teorii 2 duże bazy i mamy 100%. Tu jest czysto, tylko tak, to są 2 wieże, to jest bieda. Jest jakaś w ogóle duża baza, bo się ucieszyłem, że zaraz będzie 100%. Tu jest duża baza. Dobra, to lecimy do obserwatorium wędrowca. To może zrobimy chociaż dzisiaj 100%. Chciałem już kończyć, ale jeszcze ta jaskinia z grzybem by się przydała. Żeby chociaż tę grzybową misję zaliczyć. Boję się, że jeżeli chodzi o te zadania poboczne, że jeszcze gdzieś tam taka misja się gdzieś kryje w tym wszystkim. Kolejne na zbieractwo. 2 typy misji, no to takie, które trochę... Te ze zbieractwem, tak potrafią dać w kość i później te z tymi skażonymi czy zwierzętami, to też takie są. Mogłoby ich nie być. Do zobaczonka. Jak ja czekam na Frostpunk 2? No myślę, że w tym roku się doczekamy już. Wolę oglądać, jak się męczyć, ale no właśnie, to co później... A miałeś okazję... przejść cały rozdział pierwszy, bo zastanawiam się, jak długie są te rozdziały. Bo chętnie bym wiedział, jak to zaplanować. Czy to jest takie, tak jak czuję w kościach, 8 godzin na rozdział, czy jednak będzie to krótsze, albo może właśnie w drugą stronę, dłuższe. Czy to ogólnie, żeby przejść za pierwszym razem pierwszy rozdział, to jest jednak droga przez mękę i to wcale się nie ma co tak nastawiać i... Dapafetów? Czemu oni nie mogą karmazować? Dobra, czyżby ostatnia przetwórnia? Tak, w sensie, że także udało się przejść, czy także 8 godzin? No, zakładam, że to... Trzeba dobrze planować wszystko od początku, żeby przetrwać, ale...
po co te męczące misje? Bo za nimi trochę fabuły się zawsze kryło. Trochę pogadany i tak dalej, ale możliwe, zobaczę. Jakbyśmy oczyścili dzisiaj na 100% świat, to może sobie na tym poprzestaniemy, bo 100% świata chciałem do DLC zrobić, a te misje, no to będę musiał przejrzeć, czy to jeszcze coś ciekawego jest. Byśmy mogli wtedy wrócić do House Flippera. Zresztą... Dare dla klana dostępne są... To mnie przeraża, że to jest pełno takich... Jeszcze dostępne są nowe zadania, ale może jakby usiąść jednego live'a, wszystkie dostępne nowe zadania. Brakuje mi handlarzy, tak żeby nie latać za tymi przedmiotami, tylko kupić sobie. Jak w wielu RPG-ach robimy, no. A to sobie kupię, to co? Składniki, których mi trzeba, lecimy dalej. Osiem-dziewięć godzin, koniec części pierwszej. Okej, okay, czyli tak zakładałem na rozdział. Zobaczymy, może kolejne rozdziały by były na live'ach, a może inaczej do tego podejdziemy, no ale... czuję w kościach, po prostu wiem... Znaczy, czuję w kościach, że to może być... Właśnie się zastanawiam, na ile to będzie przyjemne do oglądania, bo mam wrażenie, że ta gra to taki trochę Excelik się z niej mocno robi. I zarządzanie tabelkami... I raczej na jakieś tam większe akcje nie ma co liczyć, nie? Tak jak na przykład w This War of Mine padnie na raz, oby... Oj, ale zeszło! Dobra, szybko, Dobra, nie żyje, okej, okay, nikt nie słyszał, nikt nie wiedział, ach. No, zeszło trochę. This War of Mine, no to było to fajne takie przeplatanie, tak? Tego trochę akcji nocnych z... tym, co się dzieje w bazie. No inna sprawa, jeszcze będąc przy złoże, no to samo tworzenie bazy to taki trochę buzz builder. Tutaj jakby nie ma takiej... nie ma takiej swobody w tym, co tworzymy. Oj, myślę, że na raz pójdzie. No, jeszcze raz! Poszedł. Okej, póki co cicho idzie. Wbijamy. Więc... jeszcze zastanawia mnie to, na ile to będzie ciekawe w odbiorze. No bo takie przeskakiwanie między okienkami. Z drugiej strony, no, Heroesy są dość podobne. Fajnie się ogląda, a to dobrze słyszeć. W Heroesach też to tam. Bardziej się gdzieś tam wejdzie do bazy, coś kupi, kogoś przesunie. No chociaż ta walka tam jest tak trochę wymagająca, ale... To jest piękne, że sabotują im część bazy. I zero alarmu, nie? No zobaczymy. Zastanawia mnie, a to też takie pytanie z ciekawości, czy po pierwszym rozdziale tak czuć, że jest się gotowym na drugi i od początku w miarę to wszystko tak fajnie idzie, czy ten drugi się jednak różni na tyle, że w jakim stopniu bardziej ma się takie uczucie, jakby poznawało się grę na nowo i pewne mechaniki. To też potrafi się różnić. Kurczę, tutaj pytanie, czy na plecach on ma te słabe punkty, czy to nie jest ten słabym punktem na plecach. Tam gościa trzeba było wybić. O, jest, ten ma słabe punkty. Kurczę, tylko że jeszcze trafić w niego trzeba. Oj, tyle. Dobra, trzeba do tamtego gościa dolecieć szybko, bo on będzie próbował alarm włączyć zaraz. Gdzie jest? Gdzie jest alarmowiec? No. Mamy to. A co mamy? Nie zna mi te numery. No i teraz możemy się bawić. Tam jak chodzi... Nie widzi nas? Może nie będziemy zabijać. Nie! Jeszcze jeden alarm! Od kiedy? Halo? Kurczę! A to dron? Nie! Tak dobrze nam było, to się... Od kiedy drony alarmują? Ale nas gra oszukała w takim momencie. Ja już tu byłem gotowy, że mamy porobione, co mieliśmy zrobić. A to mi się alarmów zachciało. To szybko może odpalimy w 15 sekund, tak żeby to wyłączyć. Dochodzą nowe rzeczy. To zakładam właśnie, że będzie trochę więcej problemów zapewne. Ale właśnie zastanawia mnie, czy można tak sobie na luzie podejść na live, że mniej więcej wie się, co jest potrzebne. Dobra, poszło ładnie. Nie wiem, ile wybiliśmy na raz. Dawno nie było tej naszej laski. Po co laska?
O, dobrze, stój tam pod tymi butlami. No lepiej się nie mógł ustawić. Może czasem potrzebne są też takie wybuchy. Dobra, przekręć zawór. Aby tu prądu nie było i tyle, co nas widzieli. Oj, ale to człowiek do nas strzela. Lecz się, nie możemy się leczyć? Ulecz, no, dobra. Poszło. Uch, to był stresik. Znajdą mecha rozwalonego pewnie. Ech, zwarcie, no właśnie, tak samo jak trupy w bazie, nie? Też tak mają, to wywalone. Trochę tak. No to dobrze, bo to chętnie właśnie bym przeszedł z War Hospital na live, ale to czego się boję, że nie ogarnę. Znaczy inaczej, że będzie trzeba się uczyć w drugim rozdziale wszystkiego na nowo. A jeżeli to by było tak z rozpędu, że o, zamawiam sobie inżynierów, później chirurga, wiem co chcę ulepszyć, mniej więcej w jakiej kolejności. No to by było spoko. Za bardzo hałasowałem, przesadzasz. To i tak są śmieci, nawet jak bez hałasu wchodzimy. To... Po co się spinać, dziewczyno? Jesteśmy tu po to, żeby oczyścić świat z problemów. Dobra. To co nam zostało? Mamy jeszcze jakąś dużą bazę, bo zastanawia mnie to 100% oczyszczania świata, czy wymaga wyczyszczenia dosłownie wszystkiego, co jest, czyli wszelkie odwierty, duże bazy, czy na przykład mamy jeszcze gdzieś dużą bazę z odwiertem i to by było wszystko. Chociaż mam wrażenie, że już nam tylko dwa takie tutaj te zostały. Więcej zanieczyszczeń nie widzę. Dobra, to możemy sobie kiedyś zrobić. Dobry wieczór. Znowu ulubiona zabawka na wino. Ale i tak myślałem, że będę ją bardziej nadużywał. A tutaj tak. Może na tych teraz polecimy z nią? Jak ten łuk dorwaliśmy w końcu, taki mocny, sobie go zrobiliśmy. No też trochę inaczej ta sytuacja wyglądała. A, z procelaski nie możemy korzystać na to, ale jakby tu podlecieć. Kolejne podpowiedzi na następne live. Dziękuję. Dziękuję. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie to są? A, oj, nie poszło chyba tak chciałem. O, aj, też nie poszło tak chciałem. Jak się nim zatrzymał? Moment, to było... O, stoi w miejscu, dobra. Tak chciałem, ale to chyba nie pomaga nam w robieniu misji po cichu. Chciałem wziąć z góry, ale i tak mam problem z trafianiem do nas, jak sobie... Nie widzę nikogo. Dobra. Jakoś tak średnio działałem. Krótki łuk. O! Muszę uważać z tym, bo w sumie tego leczenia to już znowu nie... O, jaka fajna baza. Znowu tyle co nic u nas. Ach, jakby z procelaski tam trafić do tego, to by było piękne osiągnięcie. Trafio... No jest! To się nazywa wyczucie po tylu godzinach w grze. Wszystko. Nie wszystko. Właśnie jakbym słyszał jakieś kroki. No! Na amunicji brak. Nie wierzę! Tu nie gin! Leć za... Za maszynę! Może mają apteczkę tutaj, czasem mnie... No... Tak to jest, bo z amunicji wylecisz na gościa. Dobry wieczór. Jest ten chłop, żeby nas nie zaskoczył jednym strzałem czasem. Już trzeba by było mieć to wzmocnienie na ZPZ-y, to by lepiej poszło. Dobra. Tego nie ma. Jest duża szansa, że to są dwa odwierty, które niszczymy i mamy 100%. Zakładam, że jakieś te informacje UBI będą. Nakładka UBI się odpali, jak zniszczymy wszystko. Która to jest pierwsza? Ach, kurczę, trzeba by było nagrać w końcu tego stalkerka na jutro, żeby to nie przepadło. Ale jeszcze mamy tę moc. Ciekawe, czy za oczyszczenie planety w 100% coś będzie, jakaś impreza chociażby w biurze, no to ruchu oporu.
zniszczono. No jak miło. Macie aptekę gdzieś tu od razu? Co to jest? A bobofruty, faktycznie, próbowałem skojarzyć, że bobofrutów nie masz. Sam je tak nazwałem. Faktycznie brakuje nam bobofrutów. Co to za pałka? Bambus nie. Ale tu jest woda blisko, to bobofruty powinny gdzieś być w pobliżu. Halo? Gdzie jest nasze życie? Bo nie mamy, prawda? O. Łyko leśnego wodorostu. To miało być leśne wodorost? Coś szukaliśmy, jakieś łyko, ale... z dłoni prezesa co najwyżej. Rayleigh, czy jak ona była ta, co nam zleciła? No tego się boję trochę, że robimy to wszystko tylko po ten uścisk dłoni prezesa. Może tu będą mieli jakieś leczenie. Nie no, liczę, że będzie jakieś takie solidne zwieńczenie tych naszych tutaj działań. Jeżeli nie, to wtedy robimy rage quit, a już nie wracamy do awatara. Ale jeżeli będzie jakieś takie fajne pożegnanie, że ha... Dziękuję. O, morderczyni. Wiem, jak to działa. Dasz nam gifta? Mi jaskinie daj. Kok. Kolejne tłuste mięso. I Mimka, no właśnie, kurczę, Mimka się lepiej poczuła i teraz tam gdzieś cieka mi do salonu. Tam się więcej rzeczy dzieje. Coś za oknem można wypatrzeć fajnego i tak dalej. Nie chce siedzieć ze mną. Ten plus, że jak się źle czuje, to przynajmniej szuka tego kontaktu. Spędza razem czas, a tak? Tyle, jesteś człowiek niepotrzebny. No to saszetę nałóż co najwyżej. Cześć, pierwszy raz widzę gameplay z tej gry. Serio zrobili Far Cry 7 Pandora? Myślałem, że ten awatar to będzie jakiś powiew świeżości. Nie no, powiewu świeżości nie ma, ale nie porównywałbym chyba tej gry do Far Crya. Tak idzie. No taki Far Cry z mniejszą dawką akcji, większą dawką eksploracji i zbieractwa. No, tak bym to nazwał. Nie czuję takiego podobieństwa do Far Crya. Ale też może przez to Far Cry podoba mi się bardziej. Chronisz swoją planetę, nie ma lepszej nagrody. Jest czysto, a nie 98%. Ojej, to na pewno ta jedna baza nam wystarczy na stówę? To wydaje mi się, że coś jeszcze gdzieś będzie musiało być. Też chcą się łączyć z nami? Odbierz pocztę. I'm here. Wonderful. It's Alexander again. A, to znowu on. Bit complicated has turned up. Look, I'm not sure if it's a good idea, but... Hey, it's Anka. No, Alexander, all due respect, but shut up. Anka, what's going on? This thing's personal now. In that data you pulled were some pretty detailed crew records. That's why they fought so hard for those relays. One of the names in there was very familiar. I need you to do another hack to pull his original employee file. I just have to know it's really him, and not some weird coincidence. Just tell me where to go. There. Another abandoned outpost. Allegedly his first deployment. So a copy of his original records should still be in the local database. Ach, to może być ta placówka, co my szukaliśmy. Znajome echa. Ja się zastanawiam, czy to nie jest ta placówka, która na... Bo mamy taką misję z tymi... O, kartami. A nie, to znajome echa też jeszcze co innego. Pozyskiwanie gazu alfa. Opuszczona, to tam raczej nie naprawimy nic więcej, bo tutaj nie mamy jeszcze kodu dostępu do labu A. Co może ta placówka? No kurczę, bym się spotkał na te niektóre misje poboczne jeszcze raz. Ale tutaj oczyśćmy dzisiaj tę misję, bo... Znaczy do miejsca. Bo zastanawia mnie to zadanie z tymi kartami dostępu.
Do czego to nas doprowadzi? No właśnie, no jak wykupisz... A znajomych, a to jest część przepustki, otrzymujesz jej od razu, jak wykupisz przepustki. Halo, Temek. Nie pomagasz. No. Dobry wieczór, dobry wieczór. Co my tam... A tu możemy przylecieć koło tej bazy. Totemy Sarento, ale nie, totemów nie zbieram. Mimo, że zabawa całkiem fajna, ale nagrody beznadziejne. Chyba, że robić 12 to by była jakaś nagroda, ale patrząc na to, że i tak już się nam do niczego nie przyda, to jakby nie ma... Nie ma wewnętrznego ciśnienia. Tak, to są max ustawienia, ale nie wiem, czy bitrate tego też trochę nie ubija ich jakości. No to... Co, przelecieliśmy nad bazą? A, jesteśmy. Ląduj, bo... Nie wiem, czy chcę skakać. Skacz. Wow! Gdzie ta ich baza? Mamy już? Gdzie, kurczę, jak Skojatel schowali to. Skojatel to wiewióry, nie? Tak jakbyś tam działało. Oho, działało. Super. Dobra, to lecimy dalej. Tutaj ta placówka i... Tamek, gdzie jesteś? Zawsze, nigdzie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kurczę, o takiej porze. Myślę, że o tej godzinie to już... Raczej ciężko trafić na live. No i sprawdzałem tak na szybko tutaj, ale niestety nie trafiłem na te dane. Podsumowanie, roczne podsumowanie jakiegoś kanału, tak? Ile filmów było wrzuconych i tak dalej, więc nie wiem. Może mi jeszcze YouTube nie wysłał takich tutaj danych istotnych na ten temat. Bo sam jestem ciekaw, ile wskoczyło. Ale tak myślę, że średnia to wyjdą dwa filmy dziennie, czyli tak z 700 filmów mogło wbić. Ten wieczór, no. Bardzo przyjemne. Cyk, cyk, zewnątrz. No bazy to już też standard. Chyba, że zadzwonią, no coś powiedzą. Już nawet tym ładnie się udało operować, nie? Na początku miałem takie problemy, żeby wycelować tak na raz, a teraz to jest właśnie najsmutniejsze w takim opuszczaniu serii, że już się zna te wszystkie sztuczki, co jak działa, nawet hakowanie to idzie tak z rozpędu idealnie, dopiero teraz to zauważyłem, jak to nam dobrze wychodzi, no i nagle trzeba się żegnać, jak już wszystko się potrafi. Jest jeszcze kuń do biegania. Po jednym biomie, znaczy kuń roboczy, wierzchowiec, tak? To może tak trzymajmy się takiego nazewnictwa, ale ogólnie mimo wszystko nasz latający tutaj stworzonko i kran jest dużo wygodniejsze, nawet jak jesteśmy na tych równinach, więc z kunia, przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale przypuszczam, że wiele osób tak ma, z kunia to się korzysta tylko przez chwilę, kiedy trzeba, a później wraca się na te latające, bo jest dużo wygodniejsze. To trochę jak w Horizon. Trochę jak w... A, Skyatel, dobrze pamiętam, to dobrze, bo powoli muszę sobie tego Wiedźmina przypominać. No, ale to trochę jak w Horizon, jak już dojdzie się do etapu, w którym potrafi się latać, to już się lata później cały czas. Dobra, chyba wszyscy. Mamy bubofruty. Kurczę, o, o. A nie, zanieczyszczone. A czy zdążę go ubić? Na plecy, bam! Ale wjechało, ale chyba nas zobaczę. No i zobaczę. Ale możemy znowu się laską pobawić. Cyk, trafi. O, o, o! No. Wszystko jest zabójcze, tak. Szczególnie nasze granaty. Gdzie tam lecisz, chłopie? Tam chyba ma gdzieś tego swojego kolegę. A nie, to kawałek dalej. Aj, źle postawione.
Czekaj, zaraz. A nie, dobrze powstało. No idealnie. Jestem dumny z tego, jak my sobie to operujemy tymi wszystkimi zabawkami. Snajper? A, to chyba wybuch ten gości. Tak, dobra, wchodzimy na czysto, już wszystko. Pod wodą nie ma, tak. Może z wodą dorzucą coś, bo jakieś DLC niby ma być, nie? To może by w DLC coś doszło, albo jak nie DLC, to może kolejna część. Zastanawiam się w sumie z perspektywy Ubisoftu, na ile okazało się sukcesem bądź nie premiera Avatara. Czy będziemy robić przepustki sezonowe? Zależy jak fabuła tam będzie prowadzona. Jeżeli w ciekawy sposób, to chętnie. Jeżeli na przykład ta fabuła w tych przepustkach sezonowych byłaby taka jak podstawka, chętnie. Jeżeli to będzie zestaw kolejnych misji pobocznych, to zupełnie mnie to jakoś tak nie ciągnie, żeby... Muszę mieć cel w tym, co robię, no tak. Więc jeżeli na przepustkach oni będą chcieli tam dorzucić kolejne bazy do zniszczenia plus kilka misji, tak podejdź, zagadaj, przynieś mu grzyba z jaskini, to odpuszczę. Ale to no, musimy czekać na czas, jak wyjdą te przepustki. Ja byłem tak zorientowany, że nie wiedziałem, że ta premiera już była. Myślałem, że nadal preordery. Nie, wyszło. Ale tak, trzeba przyznać, że Ubisoft jakoś tak... Zresztą wiele gier, mam wrażenie, w zeszłym roku, że tak trochę machnął ręką na te premiery. No. Jednak czuć różnicę, jak na przykład odpalają premierę jakiegoś Far Cry'a albo Assassina, no to Assassin wychodzi z lodówki. Far Cry to już w ogóle jakieś tam... akcje z aktorami i tak dalej. Piątka, jakie miała akcje, to z Far Cry'a. I to w tym wszystkim tak czuć, że no starają się z promocją. Mocno tu mam jeszcze coś. I nie wiem, co z tym punktem. A, bo to Mercera baza już zniszczona. Okej, to wiem, co z tym punktem. Idziemy tam zniszczyć tę wieżę jeszcze jedną. No. Znowu ten alarm. A tutaj Avatar by się wydawał, że taka marka, no jakby nie patrzeć, filmy przyniosły ogromne pieniądze. No ale ostatecznie gra myślę, że jest daleka od zarobków od tych, co można było tam na filmach, czy co na filmach zarobili. A znowu, no Harry Potter. No to mimo, że gra była na takim trochę poziomie jak nasz tutaj Avatar, Pandorka, no to jako gra sprzedał się, z tego co wiem, bardzo, bardzo dobrze. Tylko, że chyba też trochę inne, nie wiem, uniwersum, czy jak to tłumaczyć. Chyba łatwiej się też wkręcić tak w Harry'ego Pottera, w sensie trochę jakby żyć tym światem, nie? Wyobrażać sobie, że należy się do któregoś z domów. Jest się w szkole magii, czy tam w szkole? No, szkoła magii. O nie, no i przeżył. Dobra. Inaczej. Znam wiele osób, które jakby mogły, to pewnie chętnie by to w takim Hogwarcie wylądowały. Zresztą sam nie wiem, czy tak nie mam. No. Jakby tylko istniał. A czy kusiłoby mnie, żeby lecieć na Pandorę, biegać, wchodzić w skórę Avatara? Chyba by mi się nie chciało, nie? Ach, myślałem, że to będzie taka ładna akcja. No co jest? Strzały się pokończyły. Co my mamy ten moment? Bo może będzie ci obiektem testowym. Trochę mi szkoda, ale co to jest? Ognisty czy jak? Pokaż. A, wybuchowe w ten sposób. Też dobre. Wszystko. Zniszczyć. Na YouTubie nie pokazuję filmów na głównej. No to jest problem wrzucania takich serii, bo inaczej. To czy ktoś otrzymuje filmy na głównej stronie, czy nie, to jest zależne od tego, czy ogląda filmy z danego kanału, no i tak samo lajkuje te filmy, nie? No zakładam, że jak na przykład komuś jakaś seria nie pasuje, no to nie ogląda, nie lajkuje. No i to jest właśnie problem, jak na przykład gdzieś się wbije z jakąś serią na miesiąc, że tylko jedna gra jest przez cały czas i ta gra, załóżmy, komuś nie pasuje, więc na miesiąc, przez miesiąc nie odwiedza kanału, no to później no, nie będzie dostawał filmów na głowę.
Jeżeli ktoś się na przykład wkręci w jakąś serię, to później strona główna to jest jakby zaspamowana filmami z danego kanału. To jest ten jeden z problemów, jeżeli chodzi o algorytm YouTube'a, że no trzeba starać się jednak zawsze prowadzić. Co jest? A, trzeba znowu pociągnąć. Trzeba zawsze starać się chociaż mieć jedną taką serię, która przyciąga uwagę. A jak nie, no to później trzeba liczyć na to. To tak trochę widać na kanale, że jak później wbije jakiś mocny tytuł, taka, nazwijmy to premiera roku, o taka, silnik jakiś taki rakietowy, jak wbija na przykład taka premiera roku, no to później jest też taki powrót wielu osób na dłuższy czas, nie? Bo na przykład właśnie zaczęły się te filmy wyświetlać na stronie głównej, łatwiej trafić, łatwiej sobie przypomnieć w ogóle, że jest kanał, nie? I to ma ten plus. No cóż, życia kanałowego krąg. Czasem jest mniej, czasem więcej, ale ostatecznie jest dobrze. Hogwarts ogrywałem, Avatar też. Jedne i drugie przyjemne. Tak, odzyskano dla Pandory. Co odzyskano? Już całe jest czysta? Tak przyjemnie, żeby sobie pobiegać, podziabać, pogadać. Oprócz niektórych misji, to też mi się mocno... Znaczy mocno, no podobało mi się. Mocno to może przesada, ale przyjemnie mi się tu biegało to. Walczyło lepsze jutro Pandory. Gdzie mamy jeszcze jakieś brudy? Halo, gdzie jest ta impreza? Chyba twórcy nie założyli, że będzie wielu graczy, którzy czyszczą wszystko. Dobra, wbijmy do jakiejś bazy, zobaczymy jak sytuacja. Nie no, mimka zdrowa, dlatego mnie unika. No, to tak to działa. No 99. I teraz pytanie, czy 99, bo nie wyczyściliśmy jeszcze jakiejś, załóżmy, wieży na mapie? Czy 99, bo to jest... Ten 1% to zawsze tam będzie brud. Prześledźmy to, ten widok. No tu niczego nie ma. Nie, to chyba z daleka łatwiej będzie wyłapać. To jest zniszczona baza. Boję się, że gdzieś jest jakiś odwiert. W dniu premiery już się udało kończyć Hogwarts? Kurczę, to trzeba przyznać, chyba że główna fabuła, bo tam pamiętam tych pobocznych rzeczy trochę też było. No nie widzę więcej brudów. Halo? Jakaś wieża? To jest zakryte, ale to tu nie ma szans nawet, żeby coś funkcjonowało. No... Załamie się, to jak i ten. Piekło perfekcjonistów, jak 100% to tak naprawdę z 90%. To tak wygląda, jakby jednak jeden odwiert jeszcze gdzieś mógł być. Już się ucieszyłem, że coś widzę, ale... A, bo to ten brąz, to on tak z daleka, nawet przez tę mgłę było go widać, czy przez te chmury. Dobra, a zobaczę zadania. Ile godzin gry? Oj, 45 mamy. W sumie tam chyba nie liczę, ale tak patrząc na liczbę odcinków i live'ów, to wydaje mi się, że z 45 może być. O, jest, zniszcz. Kontynuuj poprawę jakości powietrza. No, ale to nam nie wskażą, gdzie są jakieś bazy. No kurczę, bo bym chętnie skończył tę misję dzisiaj, ale to gdzie to może być? Poszukaj we mgle jeszcze. No. No to tak wygląda, jak ostatnia baza, taki odwiert, coś takiego małego. No. Przeszukajmy mgłę, no bo raczej poza mgłą to byśmy zobaczyli łatwo. To jest taki niepewny ten świat, bo to on cały domyślnie jest taki jakby zepsuty. Tu nic nie ma, tu jest czysto. Może ognisko się pali, no.
Może ten 1% to Navi, nie? Mogę przelecieć tu nad tym obszarem, na przykład gdzie to jest? Staw sobie znacznik tu, a wystartujemy stąd. Jeszcze zobaczyć, czy tu niczego nie widać, bo tu nie ma, nie ma, nie ma tutaj, no tu nie ma życia w ogóle. Żadnego brązu nie widzę w tej części. Dobra, polecimy stąd, w stronę tego tam. Tam obok bazy, która wybuchła na film. Wydaje mi się, że nie, znaczy w sensie jest zanieczyszczenie. Tak, ale ono wynika tutaj jakby z bazy, bo to rozwaliliśmy. No tu jest nasza ta baza wypadowa, a to zanieczyszczenie jest jakby z tej bazy, która tu była. No to taki. Nie widzę nic więcej, chyba że coś jeszcze tu jest. A, tylko fabuła jak szybko idzie. To myślę, że koło 25-20, coś takiego chyba. Fabuła to chyba na tyle wystarczy. No i ta niepewność teraz, czy ta gra. No, czy tu jest 100%, czy jednak dla nich 99 to jest 100%? No, bo sobie zostawiają to jak te bakterie w domestosie. To jest właśnie tutaj oczyszczanie tego świata. Dobra, ustawimy kurs, a ja zobaczę. Spróbuję jakoś zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe. Procent awatar. Kurczę, sąsiadowi się alarm włączył. Mam nadzieję, że nie słychać. A, 100%, nie 10%. Checklisty. Resztę skażenia będzie w DLC, no to jedna wieża. Nie, no jest air quality 100%, czyli jest nawet za to ten. Jest za to achievement, czyli musi gdzieś być jeden odwiert, ale gdzie oni mogli go schować? Tu przelecieliśmy. No jeden odwiercik. Ale to będzie radość, jak go w końcu się uda znaleźć. Mogli już, jak jest ta misja, że sobie odpala, to zniszczy instalację i tak dalej, to mogliby zrobić, że wskazuje kolejne instalacje na mapie. No ja nie mówię, że nagle wszystkie mamy, ale że sobie możemy podróżować szybkim znacznikiem, czy. Tu nic nie ma. No to nie może być takie trudne przecież. Tu jest taka gęsta mgła. A jest chyba. Dobra, mamy dziada, ale schowali. Ale bezczelne. Ale bezczelne. Takie, że przez chmury się nie podejrze. Ale załatwili. Tutaj mamy wejście. O, a czemu szybka podróż? Nie. Kto walczy? Z jakiej walki? Miraż też po cichu? No, Miraż też. Chociaż wydaje mi się, że nieco głośniej niż awatar, ale. Tak, Miraż też jakoś. No dlatego mówię, że jakoś większość. No gdzie walczą? Dobra, zabij się. Większość gier w tym roku tak jakoś nie mieli szczęścia chyba do głośnych premier. No kto walczy? Halo? Oszukują. Może jest jaskinia? Taka część świata, jakby mogli dać jaskinie. Dobra,
Dobra, mam nadzieję, że już po walce. Jest szybka podróż, ok. To lecimy tutaj. No, i będzie 100%. Ach, to się w 3 godziny nie zamkniemy. Jak pech, to pech, no. Wszystko z Poker w latach 90., które... Nie, no... Co? Nie, nie, to... Właśnie, przyznam, tylko że inaczej. Nie wiem, czy to jest zaleta tych nowych gier, tak? Mamy na przykład Asasyna na 100 godzin, albo załóżmy 40 godzin głównej fabuły. Bo... no, no... No dla mnie to trochę za długie są takie produkcje, tak? Ideał to jest takie 12-15 godzin, moim zdaniem. Gra powinna mieć taka idealna. Jeżeli jesteśmy przy fabularnej typowo produkcji, no bo wiadomo, że jakiś survival czy RPG, no to też trochę inaczej. Bo no nie wyobrażam sobie Baldura na 12 godzin, powiedzmy. Bo dość dziwne, ale taka typowo fabularna gra, no to 12 godzin to jest tak idealnie, żeby przedstawić historię, dobrze się bawić. No. Ale... Gdzie jest ta baza? Ale wiemy, że tu jesteście. Gdzieś tam. Zepsuty świecie. Mogę na temu, a wlecimy na grubo na temu. Gra musi mieć minimum 30 godzin. Znaczy... To zależy jaki typ gry, nie? Dla mnie Assassin... Taki bardziej liniowy byłby super, jakby się trzymali tego, takiego bardziej fabularnego, niż robić coś na 100 godzin, nie? Ale te stare gry, no i teraz tak wracając do tego, że kiedyś to robili dłuższe gry, te stare gry, jak się spojrzy, typowo fabularne, to one zazwyczaj były na 7, 8, 7, 9 godzin. No, no strategie to co innego, no ciężko sobie wyobrazić strategię na 8 godzin. No to, szczególnie, że te potyczki, czy nawet pojedyncze misje, to potrafią trwać nawet 2-3. Jeżeli ktoś nie raszuje. Nie graliśmy. 12 godzin to przecież nawet kreatora postaci nie wyjdziesz. No i gdzie jest ten odwiert? No, zepsuty świat jest. To chyba Navi robią do rzeki po prostu. Ale dobra, jest tutaj. No, nie no, no... Kurczę, no... Są gry... Gdzie no rzeczywiście dużo godzin jest skazane, czy ciężko sobie wyobrazić, że było inaczej. Jakiś sandbox, no nie wyobrażam sobie na przykład City Skylines na 12 godzin, no i koniec. No. Ale typowo fabularna gra, gdzie mamy przeżyć jakąś przygodę, to myślę, że do tych 15 jakby się... No Alan Wake na przykład, wydaje mi się, że on miał idealną długość. Był na tyle długi, żeby bawić fajnie, w sensie, żeby... No żeby przekazał wszystko i taką bardzo przyjemną historię i dużo gameplayu w tym wszystkim było. Nie wiem ile Alan Wake nam zajął, ale dla mnie to jest taka idealna długość dzisiejszej gry. Zaraz zobaczę ile Alanik powinien nam zająć, albo ile zajmował normalnie graczom. Co ty robisz? W sumie dobrze. Tam jeszcze ktoś chodzi, tu jeszcze ktoś chodzi. Ja mówię, takie sztuczne wydłużanie, w niektórych tytułach to się sprawdza. Czyli powiedzmy God of War. Okej, okay, tam mamy chyba jakieś 40 godzin, czy 50 do platyny. Spoko, ale w wielu grach to czuję już po pewnym czasie zmęczenie już przy tych takich 30-40 godzinach rozgrywki. Tak samo Avatar. Już końcówka fabuły. No to już się cieszę, że zbliżamy się do końca, bo jakbyśmy byli na przykład w połowie, kończąc Awatara, to nie wiem, czy ta druga połowa by była przyjemna. No. No, ale w każdym razie wracając do starych gier fabularnych, powiedzmy jakieś Uncharted, no to jedynka, dwójka, trójka to było chyba na 7, 8 godzin, 9 w porywach. Pierwsze The Last of Us, też przecież to tam
Mimo, że też wchodziło w ten system trochę dłuższych tytułów, ale też wydaje mi się, że to tam spokojnie się zamykało niecałe 10 godzin. Zresztą sprawdzę. GTA 3, Vice City. No to, to też przecież to było kilka godzin, chyba nawet poniżej 10. Alan Wake to, to 30. No to dla takiego RPG akcji, no to te 30 będzie, będzie spoko, tylko że no ta fabuła też musi być tak, no... Wiele zależy od tego, jak jest prowadzona, ale jak to jest takie, no... no, no że cały czas wtórne, że robimy to samo przez, przez większość czasu, to, 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 to nie bawi aż tak bardzo. O! Teraz sprawdzę Alana. Ile to tam było? Bo Alan mi się podobał długośnie, ale może przez to, że też był fajnie prowadzony fabularnie. Może od tego też wiele zależy. Bo Cyberpunk też był długi. A, Alan ma na 18 godzin. No, wydaje mi się, że to też byliśmy chyba bliżej tych 18. Cyberpunk też był długi i fajny. Wiedźmin jest długi i fajny. No, ale tam ta historia jest jednak fajnie prowadzona przez tak długi czas. Nie? A wydaje mi się, że większość gier sobie z tym nie radzi. Zaraz zobaczymy te stare gierki. I co, mamy 100% czy nie mamy? Bo nie wiem, czy już się cieszyć. Wieża zniszczono, odzyskano dla Pandory, no to jest standard, ale... No nie mówcie, że gdzieś jeszcze jest jakiś brud na świecie. To gdzie ta impreza? Idźmy gdzieś tutaj. No. Zresztą no, ciężko mi też oceniać długość. Jest czysto. No jest 100%. Proszę bardzo. Bez żadnych achievementów, bez imprezy, bez niczego, ale mamy ogólnie 100%. Nie ma trofki. No teraz się dowiaduję, że nie ma trofki. Ale tu pisali coś na Xboxie, że zalicz na 100%. Wszystko zrobione. No my też z Alana lecieliśmy. O! Czy coś bez maski będę biegać? Okej. Okay. O! Powrót dziewiczej Pandory. Ej, ale no super, że to tak szybko zniknę, ale to nie jest chyba misja. Czyli co, to, to tyle? Jak nie będzie żadnej imprezy, to rzucamy awatara. Chyba będzie trzeba. No te przepustki jedynie nie z misji. Aż kolejny powód. No, czysta Pandora. Będzie na ten, będzie na... co my mamy za misję? Udaj się do zakładu, bo co to jest? Poszukaj zbłąkanych ciąg nuda. Żarcie nuda, zbierz znakomite nuda, bo to są właśnie te, te misje chciałbym, to też jest słabe, ale to mnie zastanawia, czyli spróbujemy, jeżeli tutaj będzie ta przepustka, to byśmy zakończyli sobie dzisiaj awatara przynajmniej. Zobaczmy, czy będzie ta przepustka, bo te misje typu idź poszukaj dwóch gości, pogadaj z nimi i uratuj albo zniszcz ZPZ-y gdzieś tam polujących na nich. No to, to w żaden sposób nas nie wprowadza do tego świata. O, tak samo wszelkie misje typu, typu... O, tu coś chodzi nawet. Skiwanie alfa. Wszelkie misje typu przyrządź posiłek i cześć, to też nie jest w żaden sposób fajne. Czy tam znajdź jakieś surowce, przynieść komuś. Ale ta misja z tymi kartami dostępu, no to mnie od samego początku już nie daje mi spokoju. Dobra, pamiętamy, coś było, że... Pamiętamy? Halo? Broniliśmy czegoś takiego. No, uścisk roli prezesa. Nie, no, uścisk dłoni prezesa. Ten był dla mnie za krótki. Call of Duty akurat jest za krótkie. Też, to ostatnie to też pozostawia trochę, a nawet sporo do życzenia. Co jest? A, przyszły te na imprezę. Chodźcie tu. Ktoś chce jeszcze pogadać? Oj. A, granat spotykaczem, okej. Granat spotykaczem? A to ten chyba, dobra, pasuje.
chce nas przygotować do jakiejś grubszej akcji. O, połowa gier mi wczytuje, a połowa nie. Gry na płycie, jak myślisz, coś z napędem? Ale to w sensie, że gry nie odpala, czy jakie jeszcze są objawy? Tu się coś rozchodzi. No, wracając, cieszę się, że twój kanał zaspamował mi YouTube, a to miło słyszeć. A mamy jednak trafion, to też miło słyszeć, bo dziś byłem przy długości gier. Okay. No i nie pamiętam, gdzie mi się ten wątek urwał. Koło gdzieś Alana byliśmy, pamiętam. Gdzie to jest? Tutaj czegoś brakuje. W każdym razie. O, tu jeszcze coś chyba prowadzi. To nie, to do tego, to druga droga. A, tam jest przejście. No gry fabularne, no to dobra. To jestem w stanie do 20 godzin wydłużyć, nie? RPG akcji, no to tu już fabuła musi być dobra i to, no to tak, Wiedźmin. Wiedźmin mógłby mieć 100, chociaż może ma nawet 100 godzin, nie wiem. Teraz zobaczę. Główna fabuła chyba Wiedźmina 40 była. W każdym razie, no Wiedźmin był spoko, ale przez to, że fabuła dawała radę, no, w nim. A przecież my mamy automatyczne kończenie. A, kot. Tak, kot moim zdaniem powinien być... Właśnie, o, kot jest takim idealnym przykładem, czy tak samo Battlefield. Godziny, która... znaczy godziny gry, która mogłaby właśnie trwać te 12-15 godzin. Nie wyobrażam sobie na przykład 30 godzin w kodzie. Bym się wymęczył w takiej fabule. Ale no te 5 godzin to też niestety jest dość mało. No. Odpalamy imprezę. Będziecie nas bronić przed ZPZ-ami? A dobra, lecą ZPZ-y, to nie będę ich atakował. O, ktoś tam ładuj. Cyk do środka. Aj, szkoda, myślałem, że do środka. A nie, wpadło. O, jak dobrze wpadło. Dobra. A niestety, panowie chyba przeżyją to? Nie. Wow! Poszło lepiej niż myślałem. Dawać ciężkie łuki i ogniste strzały. Ktoś jeszcze leci do nas? Długo nie polatał, no. Ach, poszło. To były też fajne misje, z tym takim bronieniem tych miejsc, jak nadlatują śmigłowcami. No. Więc ogólnie wychodzę z założenia, że wiele gier jest za długich. To jest muzyka w tej grze. Wiele gier jest za długich, ale no, to trzeba jeszcze by było ustalić, który gatunek, co, jak, jaka gra. No ale Assassiny, wydaje mi się, że te nowe są zdecydowanie za długie. Nic by się nie stało, jakby były krótsze. No. Bo wiem, że w Assassinach mam ten efekt trochę taki, że na początku jestem mega podjarany, grać, wchodzić do tego świata, latać dalej. A po tych 40-50 godzinach już wjeżdża coś takiego, że oczy zamykam, przez te walki to już tak tylko przechodzę, byle żeby dalej, no i żeby jakoś tę fabułę dociągnąć. No. Już nie mówiąc o tym, że zazwyczaj jak jestem już przy końcu historii, to nie pamiętam, o co dokładnie chodziło w połowie, czy tam na początku, no i to też tak jest trochę niefajne moim zdaniem. O, leci! Jak skręcił, nie? Co to za... Gorzej, że chyba mamy dwa takie. Dobra, nie wiem, czy... No, gdzie słyszę jeszcze jednego. No chyba... Gdzie on jest? Tu. No słyszę, nie widzę. Halo? A tu nam wylądował, kurczę. Przegapiona sprawa. Już chyba wysadził. Kogo miał wysadzić, niestety. Ląduj. Dobra, ale co ten? 66% też. Długo nie pociągnął chyba. Kto nam tu wszedł? Ej! Halo? Przekaźniki w spokoju zostawić. Czy oni jakieś szybko psują te przekaźniki, czy jak to działa? Mogłem zaminować je. Gdzie są te przekaźniki? Na wszelki wypadek jakaś taka mina bezpieczeństwa niech będzie przy nich. No. Muzyczko, wróć.
Co to jest? Jajo. O, jest, leci. O, a co tak daleko lądujesz? Tutaj wracaj, tchórzu. Kurczę. Chociaż mam wrażenie, że na nie akurat najlepsze jest... A nie. Najlepiej jest dobrze trafić. Myślę, że proclaska jest najlepsza. O, jaja na jakim poziomie? Złote jajo, dobra, to czekaj. Czasiak, czekamy na kolejnych. Jest, mamy cię. Idealnie sucho. No, jest miejsce na nie? Chrząszcza księżycowego, o. Co, jeszcze raz mamy tego bronić? Na szczycie placówki znajduje się antena. To nie wygląda jak szczyt placówki. Miraż był krótki, zresztą miał to być DLC, ale jak dla mnie Miraż by miał właśnie idealną taką długość, nie? Taki... Spadaj. Miraż mi pasował, no, chociaż dałoby radę z niego wyciągnąć więcej, ale jakby napisać osobną historię i... Bo tak czuć w nim, że to jest ten DLC, nie? Jakby zrobić z tego coś, czym nie... Znaczy coś, co nie sugeruje tego DLC, to myślę, że dałoby radę jeszcze to pociągnąć dodatkowe trochę godzin, ale ogólnie... Nie czułem się zmęczony, kończąc Miraż, o. What is it? His next of kin are listed here. His father, sisters, deceased. All of them. Oh, Farid. I'm so sorry. Anka, you were literally 4.37 light years away. Please tell me you weren't thinking of staging some kind of rescue. Why not? Because he's a grown... Hang on. No nie! Kurczę. Hang on. Pogadamy za chwilę. Wiedziałem. Będą problemy. Dobra. Chyba możemy kończyć. Over the area. Need to put them all down. Because he's a grown man now, Anka. He signed up with the RDA. He's one of them. You were one of them. I was one of them. But we saw what was happening here and chose another way. Let me give him that choice. I don't think I could stop you if I tried. Hey, you still there? I'm here. I'll call you once I found a way to contact Farid. And have something resembling a plan. Mam nadzieję tylko, że nie pracuję w tej w bazie Merkera, bo czy Mercera, bo Mercera już nie ma. No dobra, więc tutaj, no okazuje się, że to nie jest, no właśnie, zaczynają się kolejne odcięte więzi, nie? To bez sensu są te misje. Ale znajome echa bym chętnie jeszcze zrobił. No i chętnie bym odszukał, tylko czy my jesteśmy w stanie coś zrobić z tą misją w momencie, gdy nie mamy kodu dostępu A? Ale to pewnie da radę znaleźć jeszcze w internecie. Chętnie bym się spotkał na jeszcze jednym live'ie, gdzie byśmy dociągnęli te znajome echa, bo akurat ta historia jest ciekawa. I dociągnęlibyśmy łowca zdziczałych, bo to też wydaje się być całkiem... A, to są... A, niebezpieczne awansują się po świecie, a z ich brzucha dochodzą sygnały. Moment, to może odcięte więzi dadzą nam ten sygnał, bo to jest w tej części świata, kurczę. Wydajcie brzuszki. Bo to chyba z tych misji tam czasem wynikały, to faktycznie mieliśmy te zadania sygnałami. Ale to i tak... Albo dobra, to sobie zrobimy na następnym live. Nie ma co przedłużać, nie ma co kombinować. Jeżeli to jutro cokolwiek ma jeszcze wskoczyć na kanał, a w planach jest ambitnie, żeby wskoczył i Medieval, i Stalker. RDR2 był długi, ja się świetnie bawiłem przez cały czas, nigdy chyba nie zapomnę. No, znaczy mi się też RDR2 podobał, nie pamiętam jak to było z jego długością, ale no to mówię, to jest też kwestia dobrze napisanej fabuły, bo tak jak Wiedźmin, no
też ma dobrze napisaną fabułę i podobał mi się cały cyberpunk, od początku do końca się wkręcił. Więc to też nie jest tak, że długa gra będzie zła, ale jeżeli nie ma się pomysłu na to, jak ją wypełnić fajnie, fabularnie, czy robi się strasznie powtarzalną rozgrywkę, to lepiej dać coś krótszego niż na siłę. O, może tak, kończąc ten wątek, bez sensu jest przedłużanie gier na siłę. O, tam gdzie jest to niepotrzebne. To trochę jak z serialami. No, ja teraz oglądałem, udało się skończyć, Sukcesję. Kurczę, początek był super, ale w połowie serialu już byłem tak wymęczony tym powtarzaniem niektórych wątków, rozmowami, które nic nie wprowadzały. I to jest serial, który ma 40 odcinków, a spokojnie całość szło zamknąć tak, żeby było ciekawe, pełne akcji, sensu, no to w 20. No to dwa sezony tam były, no naprawdę nagrane tylko po to, żeby przyciągnąć to i no, nie wiem w jakim celu. No, więc tak trochę ta sytuacja wygląda. I tak samo czuję w niektórych grach, no, że są tak przyciągnięte na siłę po to tylko, żeby były dłuższe. Dobrej nocy, dobrego dnia, jeżeli to powtórka. Wyszło 1,5 godziny dłużej niż zakładałem, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na jutrzejsze plany. Widzimy się we wtorek, gdzie dokończymy Awatara w taki sposób satysfakcjonujący, mam nadzieję, jeżeli chodzi o te wszystkie misje tutaj ciekawsze, poboczne. A tymczasem grzyba nadal nie, no zostawimy sobie na wtorek. Czyli dobrze, że się w końcu nie zabrałem za Sukcesję. No, ogólnie powiem tak, pierwszy sezon jest bardzo fajny, drugi fajny, a trzeci, czwarty to się czuje, to już tak na siłę się wciska, bo no fajnie by było zobaczyć zakończenie całości, ale no, są chyba lepsze seriale. Dobrej nocy, dobrego dnia, jeżeli to powtórka. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.